No cześć, jesteście? Tak, jesteśmy. No i co tam słychać? Słychać mnie? Nie. Słychać mnie, drodzy widzowie? Słychać. Siema. Tak. Hello. Jestem od Karionera. Zachowana dostał. Słuchajcie, no sama nie wiem, po co ja się połączyłam. Chciałam po prostu powiedzieć, że jutro będzie live. I że no nie odzywałam się cały tydzień, bo trochę się źle czułam. No to wypadało wejść na ten kanał głosowy, bo przez cały tydzień mnie nie było ponad. No i pogodziłam się z Markiem Magowskim, youtuberem. No. Może byście coś chcieli wiedzieć, może byście chcieli się mnie coś zapytać. Jak się pani czuje? No, proszę mi mówić na ty. Dlaczego się tak znęcać nad swoimi widzami, że usłyszałem, że tak randomowo banujesz i tak dalej, nie? Swoich widzów, gdy wyrażałem swoją konstruktywną krytykę wobec ciebie. Ale gdzie ich banuję? No, takie no, pogłoski po prostu usłyszałem. Nie? Nie wiem, myślę, że trzeba jakoś wysłuchać swoich widzów, nie? Dlatego, że ja uważam, że to jest moje życie i ja podejmuję decyzję, co robię. No tak, no. Ale nie każdy może... No każdy może się po prostu odnieść, tak? Do tej decyzji, to znaczy do tego, co opisujesz na przykład. No wiesz, ale... To jest moje życie, ja ponoszę konsekwencje wszystkich decyzji i dlaczego mam słuchać czyichś rad, jeżeli wiesz, to jest po prostu moje życie, nie? Tak, gdy to opisujesz, to i gdy jakby udostępniasz to publicznie, to ktoś może się po prostu odnieść do tego, tak? I myślę, że konstruktywna krytyka nie powinna zaszkodzić. Czyjeś zdanie nie powinno zaszkodzić, bo każdy ma swoją opinię i no nie wiem, no jakoś powinno się podejść do tego ze zrozumieniem, tak? To znaczy ja może dam przykłady, no ja na przykład blokuję, ja sobie coś tam piszę, prawda? No. Że jestem nieszczęśliwie zakochana, a ktoś mi pisze, powinnaś iść do psychiatry, bo jesteś chora psychicznie. No więc ja taką osobę po prostu banuję. Halo. No nie? Albo ja sobie na przykład piszę, że zrobiłam jakiś tam film z Feli Zimowych z córką, a ktoś pisze, powinni ci odebrać dziecko, zabrać ci dziecko do domu dziecka, bo ty się nie nadajesz na matkę. No, to ja tak no dobra, ale co jeśli ktoś ma... Nie? No dobrze, ale co jeśli ktoś ma zdanie, że stawiasz faceta wyżej nad swoje dziecko? Bo ja uważam na przykład, że matka powinna się bardziej dzieckiem zająć niż facetem, bo facet to sobie poradzi. Jeżeli jest twardy, jeżeli jest ma swoją samoocenę wysoko, to on sobie no poradzi. No tak, ale ja przez ostatnie 10 lat nigdzie nie wyjeżdżałam. 24 godziny na dobę spędzam z dzieckiem. No tak, ale jak dorośnie, no to co? Mojemu dziecku nic nie brakuje, no to na jakiej zasadzie ja kogoś stawiam wyżej niż dziecko? Zawsze w pierwszej kolejności zapewniam wszystkie, załatwiam wszystkie potrzeby mojej córki. A dopiero no potem myślę o sobie. No i dobrze. Uważasz, że coś mojemu dziecku brakuje, na przykład jedzenia? No nie wiem, no to... No... Może ten listy nie ma, może książek nie ma do szkoły, może nie chodzi do lekarza, czego nie. Nie, ja uważam, że o dziecko trzeba dbać po prostu. Elu, miałaś opowiedzieć o godzeniu się z Markiem. A ta osoba, która tu się wypowiada, to jak się nazywa?
spanowania go w ogóle, tego mega kota, ten hater. To widać, że on takie komentarze daje. Jest hejterem, tak. Bam Joela. Ale jak on ci nazywa? Megakot, Megakot. I to on te wszystkie komentarze pisze. Jak? Megakot. Jest. Ela, już go zbanowałem. Ej, to nie jest żaden Megakot, dajcie spokój. Kurwa, konstruktywna krytyka. Ja nie wiem po prostu, bo ja jakoś nie mam potrzeby konstruktywnego krytykowania nikogo. Wstaję rano, czy tam przed południem, czy w południe, czy po południu. Zajmuję się swoimi sprawami i potrafię przeżyć cały dzień, żeby nikogo nie skrytykować i jakoś da się żyć. I idę do sklepu i nie przypierdalam się od razu do właściciela sklepu warzywnego, że mógłby sobie zrobić ładniejszą na przykład no tam jakąś fasadę, czy na przykład szybę wymienić. Potem idę do innego sklepu, to się nie czepiam ludzi, że mają brzydkie stoisko. Potem idę do przychodni, to się nie czepiam rejestratorki, dlaczego nie podchodzi i się nie interesuje pacjentami. Idę do lekarza, to się go nie czepiam, dlaczego mnie tylko przez 3 minuty przyjął, a ma limit 15 minut. Potem idę dalej, no nie rzucam się po prostu na ludzi w tramwaju, na ulicy, na przystanku autobusowym. Da się po prostu przeżyć dzień bez krytykowania. Chodzę sobie, ktoś ze mną tam porozmawia, wyjmę jakąś wizytówkę, opowiadam coś o sobie. Da się przeżyć cały dzień, żeby ludziom nie wytykać ich błędów, a jakbym chciała, bym mogła po prostu chodzić po ulicy i wszystkim skakać do gardła, nie? Ale po co? Jeżeli mogę ci przerwać, bo to też jakby chodzi o to, że ty gdzieś publicznie pytasz się swoich widzów, czytelników i tak dalej, o to, jak na przykład w pewnych sprawach powinna się zachowywać, czy zrobić to, czy zrobić tamto, czy zrobić siamto. To jest wszystko gdzieś tam w internecie, więc jeżeli na przykład ktoś się włącza i no jakby to nie ginie, no i ktoś chce ci coś poprawić. Kiedy ja się pytałam? Wcale się nie pytam. Ja opowiadam różne rzeczy o sobie i się wcale nie pytam. Wcale nie. Ja przynajmniej nie informuję. Pytasz się. A no to daj mi przykład, kiedy się ostatni raz o coś pytałam. No na przykład pytasz się, czy masz robić live'a, bo jesteś załamana i czy masz robić live'a co dwa tygodnie będzie w porządku. Na przykład chociażby coś takiego. Nie, wcale się nie pytałam. Nieprawda, wcale się nie pytałam, tylko mówiłam, że być może będę robić rzadziej live'y. Po prostu stwierdziłam fakt, ja się wcale nie pytam. Pytałaś, co sądzicie. Proszę, naprawdę, no tak było. Wiesz, mam pamięć złotej rybki, ale nie aż tak. Często mówisz, co sądzicie o tym, o tamtym. Było, tak było. No tak, i się pytam, nie tak, powinnam się związać z Markiem, z Rafałem czy z Piotrkiem, tak? Z Kamilem. I się pytam, powinnam oddać dziecko do domu dziecka, czy powinnam wychowywać, tak? Pytam się, czy powinnam odejść z YouTube, czy powinnam być YouTuberką. Nie, no sorry, ja chyba lepiej wiem, co powinnam zrobić. Raczej się nie pytam, raczej przecież ja sobie opisuję różne rzeczy, co zrobiłam i stwierdzam fakty, tak mi się wydaje, no. A jeżeli się pytam... Tylko moja uwaga, jeżeli stwierdzasz fakt, to nie stawiaj na końcu zdania znaku zapytania, tylko po prostu kropkę i wtedy nikt nie będzie traktował tego jako pytania. Taka jest moja uwaga i wtedy nie będzie ci doradzał. Przepraszam cię, ale tak nie podoba mi się w ogóle ton twojego głosu. Jaki ona... Nie wiem, może ja się w ogóle wyłączę. Zaczęło się. Pójdę sobie po prostu gdzieś, kurde, na spacer czy coś. Opierdol córkę. Bo może to jest jakiś problem, że ja się w ogóle połączyłam. No. Tak, idź. Bo właściwie nie zdążyłam jeszcze w ogóle z nikim porozmawiać. Już mnie dwie osoby napadły na dzień dobry. Może hejterzy. Tym bardziej, że Ela jest na swoim gangu. 23:30 i już usłyszałam, że mnie dwie osoby do raportu wzięły. No. Ela, nie martw się, to hejterzy po prostu. Zawsze będą. Tylko się pchają.
Dokładnie, posłuchaj sobie Mr. Jokera, on zawsze... Człowiek pisze, że jest podłamany, nie? Że chłopak mnie zostawił i od razu się... Tak, że mam depresję i od razu się... Dlatego idzie się do terapeuty. Od razu się dwie osoby rzuciły. No jak potrzebujesz, to idź do terapeuty, bo wiesz... Słuchajcie, ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Ja chodzę i mi pomaga, jest całkiem fajnie. Dobra, ale mogę, coś powiedzieć? Słuchajcie, ja nie potrzebuję żadnej rady dzisiaj. Mogę prosić, żeby mi nie udzielać rad? Dlatego, że dla mnie rady anonimowych ludzi nie mają żadnej wartości, bo jakim prawem w ogóle mi ktoś radzi, co ja w ogóle nie wiem, kim jest ta osoba, jakie ma wykształcenie, jakie ma kwalifikacje, dlaczego ja mam słuchać tych rad? Ja się połączyłam, ja nie potrzebuję rady. Bo ja sobie radzę. Słuchajcie, ja nie jestem osobą niedorozwiniętą, ja nie mam Downa, ja nie jestem cofnięta w rozwoju, ja mam wyższe wykształcenie, ja sobie bardzo dobrze radzę, ja potrafię samodzielnie... Ale Kuba z Downem nie może mieć wyższego wykształcenia? Ja się połączyłam tylko i wyłącznie, żeby sobie pogadać. Możemy sobie... Czy ja komuś coś radzę? Ela, bo w Polsce wszyscy się znają. Myślę, na medycynie. Spróbowała się. Ja nie chcę żadnych rad, nie chcę rad, nie chcę prania mózgu, nie chcę. Ja chcę sama decydować o sobie. Jak idę do mojej mamy, to ona też mi pierze mózg. Zrób to. A ja tego nie chcę, ja chcę sama decydować o sobie. Czy to jest po prostu zboczenie jakieś? Czy to jest karalne w Polsce? Ma nie, ale prawo, nie radzi mi życiu, bo to ktoś decydować o sobie. Chcę decydować o sobie i decyduję o sobie. Proszę mi nie udzielać rad. Ela, skończyłaś jakieś studia? U Joty z trójką. I będę teraz, kurde, do raportu brana. Ale nie co. Ela. Dobra, nieważne. Za chwileczkę powyrzucamy tych wszystkich hejterów. Bardzo dobrze. Czyli tak. A jak sobie radzisz z hejtem? Właśnie, może jakieś porady nam podasz? No widzicie, jak sobie radzę. Po prostu wkurwiam się. Wystarczy tylko 30 sekund i już mi szlak trafia. Ale nie, czekajcie, słuchajcie, musimy zacząć od nowa, bo jesteśmy pewnie nagrywani. Elu, a jak ty studia skończyłaś w końcu? Czy nie poszłaś na studia? Co z ciebie za fan, jak ty nie wiesz? No, ja jestem nowym fanem, dlatego. Nie jestem mnie od niedawna. Zapoznaj się z filmami. A, to przepraszam, jasne, to się zapoznam. Słuchaj, nie poszłam na studia, nie mam nawet szkoły podstawowej skończonej. To zazdroszczę. Przecież Ela ma studia. Słuchajcie, co ja chciałam powiedzieć. No jutro jest live, pewnie będą znowu jakieś sabotaże tego live'u, no ale mam nadzieję, że jakoś dojdzie to do skutku. Na pewno sobie świetnie poradzisz, się nie martw. Co masz na myśli, mówiąc sabotaże? No bo... No na przykład ci hejterzy z serweru Przystanek Kozborowo Marka Łangowskiego, mojego przyjaciela, zawsze go podpuszczają w dniu live'a, żeby mi dokuczał, robił jakieś afery i potem ja się przejmuję i nie mogę zacząć robić live'a. Tak jak było tydzień temu. Nie pisz tego do siebie, bo właśnie to ci tak zamula i przez to masz depresję. Czyli po prostu nie wiadomo, co jutro będą robić, nie? Zapewne, nie ma się co przejmować. Nie ma co. Ty jesteś silna, już bardzo długo wytrzymałaś w tym internecie i teraz będziesz mogła
ze spokojem robić te live'y i nie zwracać na nich uwagi. A oni z własnej głupoty wysyłają ci donate i ty jeszcze na tym zarabiasz, więc ja rozumiem, że to trwa, ja rozumiem, że to trafia, ale no tak naprawdę z tego zła jeszcze wychodzi to, że można na tym zarobić. Także życzę, żebyś się odporniła, bo no jesteś już jakiś czas w tym internecie i faktycznie jakbyś tego nie wytrzymywała psychicznie, to już dawno byś się podała, a ty nadal idziesz przed siebie. No, no prawda jest taka, że ja z internetu korzystam już ponad 20 lat. I tak, ale mi tu chodzi o udział. Przejmuj się ludźmi, to wiesz, przejmuj się, bo to się lat korzysta, więc się przejmuj takimi hejterami. Od samego początku był ten hejt, tylko dawniej on miał troszeczkę inną formę. No dlatego ja mówię, ja cię podziwiam, bo jesteś bardzo wytrwała i nie daj po prostu Markowi czy jego serwerowi jakby, nie wiem, przejąć, bo to ci zrujnuje karierę, na którą pracowałaś bardzo długo i dlaczego przez takich ludzi, którzy po prostu nie mają co robić, chcesz, żeby to się zachwiało. Ja wierzę, że ty to wszystko udźwigniesz mimo wszystko. Nie no, o likwidacji kanału i rezygnacji z live'ów nie ma w ogóle mowy, ale tylko tyle, że już to nie sprawia mi takiej radości, no nie? Nie, ja rozumiem. Wiesz co, bo ty też zrobiłaś. No była ta krótka przerwa od działalności, takiej faktycznie aktywnej jak dotychczas. I podejrzewam, że nie miałaś jakichś takich spadków zarobku, więc oczywiście jeśli będziesz, nie wiem, właśnie jeśli ci to nie sprawia przyjemności, to nawet nie musisz się tak często udzielać, jeśli nie chcesz, nie? Bo tak jak myślałam, to był, nie wiem, 1-2 dni, jak ty byłaś trochę mniej aktywna, ale faktycznie, wiesz, no... Miało nie być rad. Nie, to raczej nie jest rada, tylko moje przemyślenie. W każdym razie mówię, że... Ale mówisz, co tak powinna. Ale nie, akurat ona fajnie radzi. Nie, mówię, że twój kanał po prostu, Elu, prosperuje dobrze i takie przerwy, chociażby te, wiesz, zmniejszenie aktywności, to może tobie dobrze zrobić, nie? Dlatego tutaj to nie jest rada, tylko bardziej takie moje głośne myślenie, bo wiem, że takie udzielanie się non-stop w internecie może być męczące. Także myślę, że tutaj nie ucierpi na tym twój kanał, nie ucierpi tutaj twój budżet, bo mam wrażenie, że i tak i z filmików dajesz dużo tutaj, jeszcze ze zleceń oczywiście, z twojej działalności gospodarczej, także myślę, że tutaj nie trzeba aż tak wypruwać sobie żył, nie? To znaczy, ale nie, bo ja sobie nie wypruwam żył, bo chodzi o to, że ja lubię robić live'y, i jakbym miała zrobić raz na 2 tygodnie, to by mi brakowało tego, więc akurat tutaj się w ogóle nie zmuszam, no nie? Natomiast jak nie mam siły i ochoty, żeby dawać jakiś film, tam daily vlog czy coś, no to nie daję. I na przykład teraz daję te filmy takie z tego wyjazdu z Markiem nad morze, z Markiem Mangowskim, youtuberem. No to się nie spieszę, jeszcze ostatni odcinek dam jutro, a nie robiłam w ogóle daily vlogów, bo kłóciliśmy się cały czas po powrocie i nie miałam ochoty nic nagrywać. I mi się wydaje, że po prostu też nie ma sensu ludzi męczyć cały czas sobą, tylko robić takie przerwy, żeby też zaciekawić, co tam się dzieje, prawda? No oczywiście, tutaj tak jak mówię, no ja mówię, zauważyłam, ja sobie żył, nie wypruwam, tylko tak świadomie robię różne przerwy. Rozumiem, co ale, wiesz, co ja miałam takie wrażenie. Bo masz ogrom roboty i ja naprawdę mam wrażenie, że bardzo dużo robisz i mnie osobiście by to zmęczyło, dlatego wiesz, takie założenie. Elu, mam do ciebie pytanie, jeżeli no, masz kanał na YouTubie. Nie mam filmów po prostu, nie? Mateusz Pysiński robi jeden film tygodniowo i chyba jeden live raz na tydzień, nie? No i właśnie chciałam się zapytać, jak masz kanał na YouTubie, czy YouTube wymusza od ciebie ilość filmików, czy to jest jakieś narzucane, że musi być tyle i tyle? Czy nie, nie, możesz dać jeden film raz na 5 lat. Aha, myślałam, że to wiesz, żeby zarabiać, że mają jakieś tam wymogi, nie?
nie, no to nie wrzucisz filmu, nie masz odsłon z reklam, to nie zarabiasz, nie? Ale to po prostu no, konta się nie likwiduje. Rozumiem. Nie ma takich po prostu żadnych... Tam jest coś takiego, że musi się uzbierać 300 zł z odsłon filmów, żeby dostać z YouTube przelew. Więc ja na początku, jak zaczął mój kanał zarabiać w 2018 roku, to co pół roku dostawałam takie przelewy, bo pół roku czekałam, żeby uzbierać 300 zł z odsłon. Aha, w ten sposób. I no, ale potem jak zaczęłam robić live'y, potem coraz szybciej to się zbierało, a jak zaczęłam robić live'y półtorej roku temu, no to wtedy już co miesiąc miałam kilkaset złotych z samych odsłon filmów. Dzięki tym live'om, bo to przyciągnęło uwagę w ogóle na cały kanał. No, ale ja na przykład bym chciała wejść we współpracę z kimś, jakimiś lepszymi kamerami, robić jakieś wywiady, jakieś fajne reportaże. Nie tak generalnie o sobie i w ogóle lepszym obiektywem. O sobie właśnie też. Ja sobie ostatnio myślałam, Elu, że u ciebie właśnie brakuje reportaży z jakimiś na przykład innymi youtuberami. Wiesz co, wiesz, żeś wywiady jakieś robiła. Ja tak no, to bardzo tak chętnie fajnie to obejrzała. No ja no, tak no, to no, fajne to by było. Tak, tak, no to ja bym chciała różne rzeczy robić, tylko tak, to ogólnie trzeba mieć do tego mikrofony, porządną kamerę i kogoś, kto udzieli tego wywiadu. I potem jakąś postprodukcję, usiąść, zmontować to, zrobić porządnie. I to wbrew pozorom to nie jest takie proste, nie? Bo jak sobie no, kręcę tak, takie rzeczy dla siebie, to sobie tam kręcę byle jak, nawet mogę telefonem nakręcić, zmontować na kolanie i wrzucić. Oczywiście. Wiesz, Elu, tutaj możesz sobie w sumie postawić taki cel, bo faktycznie to jest bardzo duży projekt. I ja bym musiała z kimś we współpracy to robić, bo sama... No, dokładnie, dokładnie. Oczywiście, ale wiesz, jeśli ci to sprawi satysfakcję, jeśli będziesz tylko zadowolona, jeśli to będzie dla ciebie jakieś osiągnięcie, to jakby, no nie wiem, ja bym bez zastanowienia szukała właśnie takiej możliwości. Tym no, bardziej, że gdzieś tam było, masz tak. Teraz jakieś środki właśnie jakieś zarobki z tej działalności, więc wiesz, zawsze można troszeczkę tam odłożyć na chociażby mikrofon, albo masz lustrzankę, więc tutaj chyba raczej nie będzie problemu z kamerami i tak dalej. W sensie lustrzanka to aparat akurat, ale... Po prostu wejść we współpracę z kimś, kto by wziął w tym udział, miałby też sprzęt, mógłby pomóc w montażu. Ogólnie to nie jest takie proste, bo powiem wam, tak jak mam córkę i te wszystkie problemy różne z tymi urzędami, no nie? To praktycznie samo dziecko i cała ta inwigilacja to mi zajmuje energię całego dnia. Ja jak muszę córce, ona na przykład nie chce chodzić na stołówkę do szkoły, bo mówi, że jej nie smakuje jedzenie, nie, a przedtem miałam bardzo dużą pomoc dzięki temu, bo miała obiady. No to teraz muszę codziennie dziecku 5 posiłków dziennie wyprodukować. No dokładnie, tak w szkole by się najadła i zrobi, nie? I to jest masakra dla mnie, 5 posiłków dziennie, czyli śniadanie do szkoły, jak przychodzi, musi być obiad, potem podwieczorek, kolacja, nie? Więc muszę codziennie iść do sklepu, jakieś zdobywać produkty i muszę potem robić z tego posiłki, muszę je to podawać, muszę pilnować, żeby zjadła, muszę to potem... A nie możesz podawać na przykład zupę pomidorową na 2 dni? Czy ona tak nie je? No. Nie, no mogę, ale ja tego nie ogarniam normalnie z tą kuchnią. To jest jakiś horror. Plus ubrania, tam rzeczy i tak dalej, zadania domowe, klasówki. Kurwa, samo normalnie zajmowanie się córką, to mi zajmuje samo czasu. Tak. A teraz jeszcze muszę się zająć sobą. Jeszcze co chwilę przychodzą jakieś wyzwania z tych różnych urzędów. Teraz mi przysłali jakieś wyzwanie na policję, na przesłuchanie, że na live ktoś zgłosił, że niemoralny występek. A ja to olałam, nie poszłam w ogóle na to. Ani nawet nie odpisałam, że nie pójdę, bo po prostu ja już nie wyrabiam z tym wszystkim, nie?
tu mnie gdzieś mam wezwanie do jakiejś komisji w sprawie walki przeciwnarkotykowej, chcą mnie przesłuchiwać w charakterze świadka, to tam akurat muszę odpisać, że nie pójdę, żeby mi nie dali jakieś grzywny, ale przecież ja nie mam czasu, ja nie mogę po prostu gdzieś jeszcze jeździć po mieście, płacić za benzynę, za parkingi i kurde gdzieś siedzieć dwie godziny i się dawać... Teraz dużo kosztuje, nie? No, ale oni chcą mnie, kurde, przesłuchiwać dwa razy w tygodniu. Sami dostają za to pensję, a ja mam jechać i siedzieć i się dawać przesłuchiwać, a nie wiem, kto za mnie pójdzie do pracy i w ogóle się wszystkim zajmie, nie? Dokładnie, trzeba znaleźć czas na skałki Twardowskiego. I kiedy ja mam po prostu się zajmować tym YouTube, tym wszystkimi sprawami, nie? A akurat na skałki lubię chodzić, no bo muszę się ruszać, nie? A to mam koło siebie taki park, no to sobie tam chodzę, nie? Bo ja sobie rozmyślam, jak sobie chodzę po tych skałkach, to sobie rozmyślam, a czasami gadam do siebie na głos, co będę mówić na live'ach. Jaki sobie ćwiczę wypowiedzi. I ludzie mnie mijają i się patrzą. Ludzie mnie mijają. Nie lepiej tego zapisywać? Słucham? Nie lepiej tego zapisywać wszystkiego? Nie, no to tutaj, gdzie robię live'y, jak stoi laptop na takim stoliczku, to pod spodem mam taką skrzynkę i ja sobie tam wrzucam różne kartki z pomysłami, jakieś wycinki z gazet. Ale jak sobie spaceruję, to sobie ćwiczę jakieś takie wypowiedzi, gadam do siebie. Coś tam mówię. Dzień dobry, drodzy widzowie, czytelnicy, obserwatorzy. Innymi słowy, no. I coś tam bla, bla, bla. Tylko, że i tak potem na live'ach mówię zupełnie co innego. Ela, ja to się o ciebie tak strasznie boję, jak po tych skałkach chodzisz wieczorem. Naprawdę. No, no tak. Tam jest... Tam jest ciemno. Tam ta przepaść. No już powiem szczerze, że parę razy o mało nie wpadłam do tej przepaści, bo kręcę tak na samym brzegu, cofam się czasami i już parę razy sobie zapomniałam, że tam jest urwisko. To choć ale tam jest ogrodzona przepaść, czy to jest jakaś tam luźna, wolna przestrzeń? Nie, nie ogrodzona. Normalnie 100 metrów ze skał w pionie. No. To nie chodź nad tą przepaścią. Ekscytowałam tym nagraniem i już miałam jedną nogę po drugiej stronie. Ale ej, ale Gawina, mam pytanie. To Marek, czyli popęd seksualny do twojej córki. Ej, to ty pierdolisz, hejterze. Ej, to Marek, hejterze niemoralny. Ale szkoda, bo chłopak miał taki ładny głos, nie? Nie martw się, Ela. Czyli można mieć fajny głos? A w głowie nic. A być świnią, nie? I burakiem, dokładnie, prostak. Hej, może... Halo, halo? Słuchać mnie? Tak, tak. Fajnie, bo musiałam ogarnąć opcję naciśnij i mów, być może jestem za stara. Okej, siema wszystkim. Miło mi, że mnie słychać, więc tak, być może nie mam miłego głosu, mam nadzieję, że nie zostanę zbanowana za to. Natomiast mam pytanie do Eli. Elu, powiedz mi, jakbym mogła cię spytać o twoją subiektywną ocenę twojej pracy YouTube. Interesuje odpowiedź na to pytanie, dzięki. Ale bo coś przerwało, to znaczy subiektywna ocena mojej pracy YouTube? Tak, twojej pracy jako YouTuberki. Subiektywna twoja ocena. Nie no, ja mam trochę... Martwię się, bo chciałabym się rozwijać. To akurat uważam, że jako live'erka to sobie fajnie radzę. Mam dużo do powiedzenia, tylko mam... zastrzeżenia co do poziomu technicznego i tych live'ów, i tych filmów. I chciałabym... Ja bym sobie kupić nową kamerkę, bo straszna pikseloza jest na tych live'ach. Nie,
nie, tam kamerę mam porządną, tylko może tam jest po prostu, muszę zmienić, może jest jakiś problem z internetem, że on za wolno wysyła ten obraz. A jaki masz internet, Elu? No ja mam 500 megabajtów na sekundę, ale on w teorii to wysyła 100 megabajtów na sekundę. Właśnie muszę poprosić jakiegoś informatyka, żeby mi to sprawdził. Czy to jest wina karty sieciowej komputera, czy może kabel powinnam mieć bardziej przepustowy, czy ten internet twierdzą, że dostarczają dobry, a jest za wolny. Nie myślałaś, żeby komuś może zapłacić za to, aby trochę polepszył stan techniczny twoich live'ów? Skonfigurować OBS-a? No, chociażby jakieś takie podstawy. Nie, no właśnie szukam kogoś, kto by mi pomógł. Elu, a może nagraj filmik taki krótki na YouTubie z takim ogłoszeniem, że szukasz kogoś takiego, kto ci pomoże, bo wydaje mi się, że tych filmików na YouTubie jednak ogląda więcej osób niż słucha ciebie tutaj. I takich, wiesz, różnych też ludzi, którzy właśnie nagrywają filmy, interesują się tym i może mogliby ci pomóc nawet za darmo, tak wiesz, no z czystej po prostu uprzejmości. No za darmo no, raczej nie zrobi nic, ale... Ale zdarzają się, za darmo pomogą. Zdarzają się, ja bym miała, to bym pomogła. Ja też za darmo bym zrobiła. A umiecie? Właśnie ja się na tym nie znam, nie? No niestety to też jest poza jakby zasięgiem mojej umiejętności. No właśnie, ja umiem i znam ceny, więc... A ja na przykład jestem behawiorystą zawodowym, a tutaj koledze za darmo też udzielałam rad, a za takie rady 150 to się bierze na rączkę. Także można z czystej uprzejmości pomóc, naprawdę, serio. A jakie są ceny takiej pomocy, jeśli można spytać? Szanowanie swojej pracy jest chyba ważniejsze. Ceny ustawiania OBS-a? Ale powiem szczerze, że... O czym ty mówisz? Ja na przykład... Dawniej, no nie, jak jako fotograf zaczynałam swoją karierę, to dawniej była po prostu taka wymiana doświadczeń w ramach barteru, czyli jedna osoba drugiej pomagała w zamian za pomoc w innej sprawie. No nie, to się po prostu nazywa współpraca. No tak, jak się zaczynasz amatorem, to chyba normalne, ale jak ktoś jest profesjonalistą, gdzie się zajmuje na co dzień, to raczej to już takie... No. Nie, no właśnie myślałam o tym, żeby wejść we współpracę z jakimś fajnym youtuberem i żeby mi na przykład pomógł w jakichś sprawach, bo ja na przykład Markowi pomogłam różne rzeczy poustawiać, nie kazałam mu płacić, prawda? A Ela... Więc jednak takie sytuacje się zdarzają. Ale mam taką fajną tą youtuberkę z Rumi Loda, ma ten kanał i ona mi tam też może dużo rzeczy poradzić. A masz jakichś youtuberów, z którymi chciałabyś współpracować? No właśnie nie wiem, bo ja tak nie oglądam za bardzo tych youtuberów. Liczę na to, że ktoś sam się do mnie zgłosi może. Jakiś Wardenga albo ktoś. No to właśnie, to powinnaś nagrać ten takie ogłoszenie na tym YouTubie. To może wtedy więcej osób by to naprawdę zobaczyło. Może casting trzeba zrobić? No, ale ja przecież ciągle w każdym filmie, w każdym ogłoszeniu mówię, że szukam youtuberów do współpracy. Ale wiesz, te filmy masz długie, a ludzie mają to do siebie teraz, że oglądają te takie bardzo krótkie przekazy, więc jakbyś nagrała sam filmik tylko z ogłoszeniem, no to mogłoby się to bardziej rozejść. No, bo taką reklamę, jak... Aha. Taką kampanię. Ela, albo... Elu, albo możesz jeszcze zareklamować to na swoim Instagramie. Bo Instagram ma to do siebie, że to są właśnie takie krótkie treści. Więc wystarczy wstawić po prostu tam, nie wiem, minutowy filmik odnośnie tego, jakie są te warunki, że tak powiem, do spełnienia. I myślę, że ktoś to zauważy prędzej niż na takim Discordzie czy YouTubie. Wiadomo, że twoje zasięgi są troszeczkę mniejsze na Instagramie. W każdym razie Instagram właśnie służy do przekazywania takich krótszych treści. No wiem. Ofertę o pracę na Jobble i tyle. Albo Rocket Jobs. I się znajdą ludzie bardzo szybko. No. Tak, tylko żeby w ogóle
też energię mieć do tego wszystkiego, bo teraz ta afera z Markiem, to wszystko, to mi cały tydzień szlak trafił po prostu. Żeby nie powiedzieć, że cały ten czas, odkąd wróciłam z tego wyjazdu. Dlatego warto się przejść do psychologa, powiedzieć, co ci leży na wątrobie, on coś ci powie i będzie git. Ale oni już się pogodzili. No właśnie, Elu, pogodziliście się? Jak tam u was? Pogodziliśmy się. Ela, jak do tego doszło, pamiętasz? Ela? Moment. W ogóle ja tego nie rozumiem. Tak, teraz zanim się ten zaczął, teraz ta nasza rozmowa, to mi się tam włączyło jakieś nagranie z kanału głosowego u Marka na Discordzie. Ja tego w ogóle nie rozumiem, dlaczego tam on ma 3000 osób i dlaczego każdy mu mówi, czy się ma ze mną spotykać, czy nie. Bo on sobie daje, pozwala sobie na to. A co w ogóle ci ludzie mają do powiedzenia na ten temat? A nie uważasz, że to trochę niepoważne, że dorosły facet pyta się ludzi w internecie, co ma robić ze swoim życiem? To jest absolutnie nie. Ludzie to wykorzystują. No, ale dlaczego oni nie Pani mówią? Elu, Kroksik to hejter, proszę ją usunąć. Chwaliła się, że wzywała na panią karetkę i tam najbardziej szpuntuje panią na Marka. Tak było. Ale jak ona się nazywa? O nie, hejter. Kroksik. A jaka pierwsza litera? K. Bo nie słyszę wyraźnie. K jak Katarzyna, pani Elu. Proszę usunąć Kroksika. Ja niestety już idę spać, ale ona nagrywa rozmowę na panią i donosi na panią bardzo krótkie rzeczy. Rozpaliła się, że wzywała karetkę na pani na live. Mam kretfokowaty, Krysilia. Nie mam Kroksik. Jeśli się pani Elu pokaże Kroksik, to proszę ją zbanować. Ja życzę pani miłej nocki i wszystkim gangusiom życzę również miłej nocki. Dobranoc, pani Elu. Dobranoc. Dobranoc, Sabrinko. Tutaj nie widzę żadnego Kroksika. No bo to fake, nie ma kogoś takiego. Nawet może pani sobie zobaczyć w ustawieniach Discorda, że nie ma takiej osoby. Sabrinka to jest patologia skozborowa. Dokładnie. A to nie był ten kasz tam przypadkiem? Nie, to była Sabrina SS. Proszę jej nie słuchać. Nie ma co słuchać ludzi, którzy każą kogoś banować, bo nie zawsze mówią prawdę i nie ma co dawać banów, mi się wydaje, takim osobom. Nie, jak już pomagasz, to pomagać ludzi z Kocborowa tylko, którzy wchodzą. No bo tam była taka rozmowa Marka z tymi ludźmi, nie? Że ja tam wrzuciłam jakiś print screen, że on napisał, że mnie kocha. A oni do niego, dlaczego ty piszesz jej, że ją kochasz? No przegięcie pały. To ja akurat słyszałam nagranie gdzieś tam na YouTubie, ktoś wrzucił. No to chyba nawet... Coś nie słychać. Nie słychać. Przepraszam, bo mi palec lata. W każdym razie chodzi o to, że ja słuchałam na YouTubie nagrania z tej rozmowy wtedy i wyglądało na to, że po prostu im chodziło o to, że Marek ich okłamał, bo pani pisał, że panią kocha, a tam im mówił, że nie chce mieć z panią nic wspólnego i oni o to byli oburzeni. No bo mówił tak, żeby wiadomo, nie, żeby na niego nie skakali ludzie, chciał mieć spokój. Dlatego. Ale chodzi o to, no to trzeba to właśnie jasno wyjaśnić, że on już od wielu miesięcy tak robi, że mi pisze różne miłe rzeczy, a im mówi, że on ze mną cały czas walczy, jest pokłócony, jest ze mnie niezadowolony. To trochę Marek jest nie fair, a nie ci ludzie. To oni się... No ale nie, bo jak on im mówi, że mu na mnie zależy i chce ze mną być, to oni go wtedy napadają, więc on się ich boi, nie wie co powiedzieć, więc im mu pisze. No ale kto się boi? Przecież wystarczy, że nie wiem. To się nazywa nie czytał tego, no to w dupie. No bo wtrącają się po prostu w jego sprawy. No, ale sam sobie daje wtrącać. Wtrącają się, kochasz ją, a co ty w takiej szmacie widzisz? A on mówi, nie, no nie kocham jej. Aha. No, no to w ogóle taki człowiek tam... że nie, a potem, że tak, to nic dziwnego, że się denerwują, jak oszukuje. On mu
ale oni mu nie pozwalają nic pozytywnego robić w moim kierunku. To po co utrzymuje taki serwer? Właśnie, ci jego widzowie to są od dupy potuc w takim razie, tak? Zero jakiegokolwiek szacunku. Oni go atakują, jak kazali mu na przykład, żebym do mnie napisał, że on nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku i nie wolno mi tych filmów z tego wyjazdu pokazywać, że tych zdjęć mam to wszystko usunąć. Ale przecież to jest dorosły człowiek. Czyli wiadomo, o co im chodziło. No nie, żebym po prostu wszystko, całą tą pracę, jaką włożyłam w produkcję tych materiałów, to żeby to stracić. No, żeby to wiem, ja dzisiaj, że Marek oszukuje całe... Ale on... No niestety nie słychać. Nie chodzi o to, że on oszukuje, tylko ludzie się wtrącają w jego sprawy, decyzje, wybory, z kim on się chce spotykać, z kim nie. No to on po prostu dla świętego spokoju im mówi, przekazuje im nieprawdziwe informacje, żeby się odwalili, no nie? No to ja teraz powiem tak z mojej perspektywy, że teraz jak wyszła z Kocborowa, to wchodzą specjalnie tutaj, żeby robić tylko dymę. No ale jak udostępniacie swoje całe życie, to nie ma co się dziwić. W każdym razie... No trochę jak tam coś mówicie, to musicie nie ruszać tym palcem, żeby nie przerywało połączenia. Ale wiecie, Ela też nie jest jedyną osobą na świecie, która całe swoje życie wkłada do internetu, a jednak ten hejt, który się wylewa na nią w Kocborowie, no to jest coś obrzydliwego i to, że Marek nie potrafi nad tym zapanować, to jest moim zdaniem wstyd. Mnie też to denerwuje, że on jej nie obroni, no i jeszcze ją poniżę w jakichś rozmowach z jakimiś hejterami. To jest chore. Nie, ale nie ma władzy. Ale nie, ale wiecie co? Ja nie chcę akurat, żeby Marka krytykować, bo to te rozmowy są nagrywane, on sobie puszcza potem to w pracy i jest. Ale on daje im przyzwolenie tym, że cię nie broni, daje im wszystko. Gdyby się powstało, to by się skończyło. Ale akurat jego nie chcę winić, bardziej tych hejterów. Chodzi o to, że... To się nazywa, jest coś takiego, prawda, socjologia, psychologia społeczna, to się nazywa oddziaływanie grupy na jednostkę, on jest tam sam, a z drugiej strony jest 3000 osób, które go atakują, on nigdy nie zapanuje nad tą grupą, musiałby stamtąd po prostu wyjść. Ale on też po prostu chce im się przypodać? No, bo powinien dla ciebie to zrobić, ale naprawdę. No, ale gdyby było Marków Łangowskich 1000 i tych hejterów 1000, to by wtedy dało radę jakąś równowagę stworzyć, no nie? A on jest tam jeden, a reszta to są same ściany, które... Znaczyłoby, że dwa razy by się postawił, nie gadajcie tak na nią i koniec, żeby pokazał, że on sobie nie pozwoli, to by to zniknęło, uwierz mi. Raz, drugi, trzeci by im pokazał. Ale oni już mu tak mówili różne rzeczy, że on już myśli ich kategoriami. Pierwszy raz w Ale ty też tu jesteś jedna, jednak jesteś w stanie stanąć w jego obronie. No tak. I nie pacyfikuje. No ale ja po prostu widocznie jestem bardziej odporna na pranie mózgu, no i na manipulacje. Nie wiem, Elu, ja powiem tak, jak ja byłabym na twoim miejscu, to ja bym się totalnie załamała w takiej sytuacji. Serio, nie byłoby mi miło. Tutaj jest bardziej dużo zaprzeczeń, ale no. Nie, bo... No na przykład była taka sytuacja, no nie, że ja tam opisywałam, że jak byliśmy pokłóceni na live'ie, tam na wyjeździe 19 marca, nakrzyczałam na Marka i już wydawało się, że już w ogóle nie wiadomo, co będzie dalej, no nie? No i w pewnym momencie się zreflektowałam i pomyślałam, że nie, no już nie chcę się kłócić z nim i
on już taki siedział strasznie niezadowolony, jak nie było mnie na live, tylko my byliśmy piętro niżej, no i ja mu usiadłam na kolanach, zaczęłam go tam całować, przytulać, a on mówił, że nie, on już w ogóle nie będzie mnie całował więcej, że mam go zostawić w spokoju, ale ja się przytulałam i go całowałam. I potem go poprosiłam, żeby wrócił na live'a i tam już tak fajnie, normalnie występowali. I potem ci ludzie z tego Kozborowa mu powiedzieli, że to, że ja go tak zaczęłam przepraszać, całować, przytulać, to, że to był gwałt. I on po prostu w ogóle przyjął to do siebie i on do mnie potem mówi, bo to był w ogóle gwałt na mnie. No i ja go słucham, co on w ogóle mówi. Ci ludzie są w stanie mu wszystko po prostu wymówić, nie? To znaczy mieli na myśli, że on już się chciał pakować, wyjeżdżać, oni mu już szukali biletu na pociąg, żeby rano wyjechał sobie stamtąd, z tego Władysławowa, a że ja zaczęłam się do niego kleić, przytulać, że to było molestowanie seksualne w ich ocenie i mówili to Markowi i że ja po prostu jestem jakimś tam wampirem, źle postąpiłam i że ja go po prostu wykorzystuję, nie? A co, nie można sobie do swojego faceta się przytulać i całować, jak się ma ochotę? Chyba można, nie? No kurde, jakie molestowanie. Także oni są niepoważni, oni są w stanie mu każdą rzecz po prostu wmówić. No oczywiście, że można, ale jak chłop nie miał ruchania przez x lat, no to ja się totalnie mu nie dziwię. No, ale powiedział ci wprost, że nie chce? A ja mam takie pytanie. Całowania nie. Nic nie było więcej? No nie, bo tam po prostu myśmy byli na dole piętro niżej, chwilę tylko i potem poszliśmy na live'a sobie. No bo skąd te słowa o zgwałceniu się wzięły? Nie rozumiem. Z tego, że się całowaliście? Tak, tak, że ja mu usiadłam na kolanach, zaczęłam go przytulać, tam po prostu dotykać i że oni stwierdzili, że ja go na chama molestowałam, a on chciał się pakować i wyjeżdżać. O, różnica między molestowaniem. A przecież on jest dwa razy silniejszy ode mnie. Jakby chciał, żebym nie siedziała mu na kolanach, to mógłby mnie po prostu zdjąć z tych kolan, nie? Jak już mówiłem, jak chłop nie miał ruchu urchania przez x lat, to wszystko zrobi. Ale jakoś tego nie rozumiem, do tego nawiązania. Wiesz, bo co ja to jest za komentarz? A poza tym... Marek miał różne dziewczyny wcześniej, może ty nie miałeś, dlatego tak mówisz. Nie, dzięki, akurat miałem. No, ale wiesz, Marek ma lat tyle, ile ma i od niego też się będzie wymagać inaczej, nie ukrywajmy się, to seks seksem, ale po prostu faceta od 30 lat też będzie się inaczej trochę wymagać, jeżeli chodzi o zachowanie, o seks, no błagam. Ale mówię tylko, że oni mu są w stanie wszystko wmówić, jakieś bzdury po prostu. No to jest straszne, no. Dlaczego on się w ogóle ma im tłumaczyć, czy się ze mną pogodził, czy się ze mną pokłócił, czy jesteśmy razem, czy nie? A dlaczego mu się w ogóle kazali tłumaczyć? Ja sobie... Cała ta sytuacja teraz tydzień temu to była z tego powodu, że ja dostałam zlecenie zrobienia zdjęć i filmu w Warszawie pod koniec kwietnia i w maju. I powiedziałam po prostu Markowi, że będę musiała wyjechać na dwa dni do tej Warszawy pod koniec kwietnia. Że może by chciał dołączyć, dojechać, bo wtedy ma bliżej niż do Krakowa, przyjechałby. Ja tam zrobię zdjęcia przez dwa dni i moglibyśmy sobie spędzić dwa, trzy dni razem, zrobić jakiegoś live'a, spotkać się. No i on powiedział, że bardzo fajnie, czemu nie? Że przecież weekendy ma wolne pod koniec kwietnia. No i rozmawialiśmy o tym dwa dni. I potem ja się go zapytałam, czy mogę o tym napisać sobie na Discordzie i tam na Facebooku, że pojedziemy do tej Warszawy. A on mówi, no co dobrze, to napisz. No ja sobie to opisałam, że będę wyjeżdżać pod koniec kwietnia. No i ci dostali na tym Kozborowie wścieklizny, że jak to, że dopiero wróciliśmy z jednego wyjazdu i już będziemy wyjeżdżać i zaczęli Marka napadać. Dlaczego ze mną wyjeżdża,
i przecież ja jestem głupia i w ogóle przecież był niezadowolony, po co on będzie w ogóle ze mną wyjeżdżał, i napadli go. No i oto była cała w ogóle awantura. No a co, on nie ma prawa, podjął decyzję, że chce ze mną wyjechać. Zrobili mu pranie mózgu, że nie może ze mną wyjechać do tej Warszawy. No i on już nie wiedział, co zrobić, no to w końcu oświadczył, że nie pojedzie, że on nigdy nie chce jechać i że w ogóle ma mnie dość, że kończy ze mną znajomość, no i tam się z kimś umawia i koniec, nie? A dlaczego tak tym strasznie ludziom zależało, że on nie mógł się ze mną zobaczyć w tej Warszawie, jak ja jadę na te zdjęcie? Dlaczego oni się tak strasznie wtrącają w nasze sprawy, nie? Bo może im się Elu podoba, że oni mają nad nim władzę. Że to, co oni powiedzą, to jest święte. I może im się to po prostu podoba. Ale oni ani, że tak powiem, no Marek, bardzo mi przykro, ale bez ciebie nie istnieją. Przecież ja, żebyś Piotrów aż do Gdyni, żeby spędzić z nim ten czas, a on by musiał znowu, żeby się ze mną spotkać, przyjechać 600 kilometrów ponad do Krakowa, no nie? A spotkać się w Warszawie jest łatwiej, bo tam trzeba przejechać tylko 400 kilometrów niecałe. Jest łatwiej się połączyć, nie? A kim była ta kobieta, z którą Marek się spotkał ostatnio na Facebooku, dawał jakieś zdjęcie? To podobno była jakaś hejterka, która się po prostu zaczęła do niego pisać na Messengerze. Okłamała go, że tam jest nim zainteresowana, zaczęła go podrywać, proponować mu jakieś randki. Przyjechała po niego samochodem tam do domu, gdzieś go tam wywiozła. Nakłaniała go, żeby zrobił takie zdjęcia, że jest z nią. I on to zrobił, żeby mnie dokuczyć, a potem ona się gdzieś upłynęła, zniknęła i okazało się, że tylko co mu tam obiecywało, spotkanie, znajomość, to wszystko było. Nie miał dokuczyć. Ale to taka. Zastanawiałam się, żeby zrobić coś w odwecie. W sensie, żeby widział też, co stracił, no bo jakby jeżeli on sobie robi takie rzeczy chyba tylko po to, żebyś mu zazdrościła, to można warto zrobić ten sam ruch w jego stronę. Jak dzieci, chociaż raz go tak ukarać. Chociaż ale raz. Jakaś kobieta go oszukała, zaczęła mu tam też nim manipulować, że ja go wykorzystuję, go źle traktuję, go krzywdzę, że on zasługuje na jakiś fajniejszy związek, że ona mu okaże jakieś tam zainteresowanie, uczucie, tam zaczęła go tam łabić, mamić jakimiś tam sprawami. I on stwierdził, że może faktycznie jakaś ciekawa osoba spotkał się, wymusiła na nim, żeby po prostu wrzucił do internetu zdjęcia z nią, oświadczenie, że mu kończy znajomość, jakieś tam inne stwierdzenia, a potem po prostu rozpłynęła się i jej nie ma, no. Chora baba. Jak można coś na kimś wymusić, żeby coś wstawił do internetu? To pistolet mu do głowy przystawiła? Jak jest głupi, to tak robi. Po prostu powiedziała, że jak on, że pójdzie z nim do łóżka, jak on ze mną zerwie publicznie. No to takie tłumaczenie normalnie jak 12 lat by miał. Nawet nie wiem, czy 12 lat jakby coś takiego zrobił. Myślę, że sporo dziewczyn oczekuje, że na początku się zerwie z dziewczyną, znaczy, zanim pójdzie się z nią do łóżka. No. To znaczy, ja nie wiem, ja tak przypuszczam, że po prostu przyjechała, no nie. Mówi, no to dobrze, to chodź kochanie, sobie spędzimy tutaj 2 dni razem u mnie w domu, ale najpierw musisz wrzucić publiczne oświadczenie na Discordzie, że kończysz z Elo i zamieść zdjęcia, że jesteś ze mną. No on to wszystko pozamieszczał, a ona może to była jakaś z jego znajoma i to wyszło z jego inicjatywy. Nie wiem po prostu, jak to było. W sumie to właściwie bo nie po to się połączyłam, żeby obgadywać Marka, tylko żeby obgadywać hejterów, czy tam w ogóle mówić, co u mnie słychać. A co do Marka, to nie chcę się wypowiadać źle na jego temat, dlatego że zależy mi na nim
I ja go w ogóle bardzo lubię i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. On ma dopiero 30 lat. Dla niego to też jest dosyć trudne wszystko. Także nie chcę, żeby on jutro tego słuchał i żeby mu było przykro. Bo ja na przykład nie lubię, jak on... Nie chcę być przesłuchiwana na jego temat i tak dalej. Ja na przykład nie lubię, jak on się musi tłumaczyć. Więc akurat nie chciałam o nim rozmawiać, ani go oceniać. Ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Ja się... To było tak, że on we wtorek do mnie zadzwonił wieczorem. Teraz we wtorek. Dzisiaj jest czwartek, 7, czyli środa to był 6, wtorek to był, dobrze mówię, jutro jest 8 kwietnia live, dzisiaj jest 7, czwartek, 6, środa, piątek, 5, wtorek, tak? We wtorek do mnie zadzwonił wieczorem i się zapytał, czy naprawdę jestem przygnębiona, się martwię, mam depresję i czy się denerwuję. Ja powiedziałam, że tak. No i powiedział, że nie był żadną kobietą na żadnej randce, nie uprawiał z nią seksu, tylko po prostu wrzucił te zdjęcia, bo go namówiła, zmanipulowała go, że no, zależy na mnie, że mnie kocha i że nie chce się ze mną kłócić. No, rozmawialiśmy we wtorek. Potem pisaliśmy coś tam na Messengerze ze sobą, potem w środę po południu rozmawialiśmy znowu dosyć długo. I dzisiaj też rozmawialiśmy, też po południu. No i wszystko jest dobrze między nami. Planujemy się zobaczyć za jakiś czas. Ile to potrwa? Ale co? Miłość to piękna rzecz. Miłość. Bo słuchaj, ja się martwię, co będzie za jakiś czas. Przecież tu się wykończysz. Jest parę dni miłości, potem jest... tydzień czy dwa tygodnie załamki, ty leżysz w łóżku, w ogóle zanim się zabrać nie możesz, co jest zrozumiałe. Nie, może już nie będzie tych konfliktów. No jak, za każdym razem są przecież. Nie, ale nie za każdym razem, nie. No, Ela, są, ciągle ze sobą zrywacie, bo coś się, on coś nie tak się zachował, czy... Nie wiem, no ja teraz będę uważać, żeby się nie denerwować, a co on zrobi? Nie wiem, może już po prostu będzie spokój jakiś czas. No, ale jakiś czas, a potem znowu zalegniesz. A potem znowu zalegniesz w łóżku z ogromnym dołem. No, ale wiesz, z drugiej strony popatrz na to w ten sposób, że od pół roku się znamy, no nie, i żeśmy jeszcze nie zerwali kontaktu, więc to też jednak świadczy o tym, że nam na sobie zależy. Ale co chwilę zerwali? Wiesz, tak, nie zerwali kontaktu. Chodzi o tym wszystkim przeciwnościom losu, działaniom troli, różnych hejterów, jakichś różnych manipulacji, to zarówno ja ze swojej strony, jak i Marek się staramy, żeby ta znajomość trwała, nie? Tylko ty się starasz. Na pewno Marek się stara. To co mówisz na to, że dzisiaj się no skoro w sobotę oświadczył, że ze mną zrywa, a we wtorek sam zadzwonił, to świadczy, że jednak się stara, nie? To jest niestabilne. A czy w twoim słowniku jest coś takiego jak honor? Szacunek do samego siebie? No ale ja wiem, w jakiej on jest sytuacji. Z jednej strony jest manipulowany, z drugiej strony sięga po alkohol i jemu jest trudno czasami podejmować jakieś decyzje. Dobrze, że to wszystko ukierunkowujesz w stronę tego, co tobie jest wygodnie, także to jest piękne. No ja lubię się z nim spotykać. Lubię być w jego towarzystwie, lubię z nim być. I dlatego mam z tego rezygnować. A coś tutaj ten, jest słabe połączenie. Czy lubisz być poniżana? Chodzi o to, że
Marek się starał o moje względy, o moje zainteresowanie 3 miesiące. Czy lubisz być poniżana? Potem ja 3 miesiące... Odpowiadam właśnie. Potem ja 3 miesiące zabiegałam o to, żeby on wyjechał. Generalnie pół roku czekaliśmy na siebie na to pierwsze spotkanie. Jak ktoś tyle czasu angażuje w to, żeby doszło do takiej znajomości, to potem nie chcę jej po prostu z jakiegoś błahego powodu stracić. A czemu tak uważasz, że ktoś, kto się stara o kogoś, później nie chce stracić tej, bo to jest dość ciekawe. Elo, ja już uciekam spać, ale chciałbym, żebyś pozdrowiła Martę Kusiak na słuchowisko na noc. Pozdrawiam, buźka. Pozdrawiamy. To nie jest takie proste, bo na przykład z byłym mężem się rozstałam z tego powodu, że też go zmanipulowano przeciwko mnie. I zostawił mnie z rocznym dzieckiem w domu. A mogę tylko mieć pytanie, czy... I tak samo. Powiedzieć, tak, sobie zdaję z tego sprawę. Elu, czy kiedykolwiek gdzieś coś zrobiłeś tak, że sama wiesz, że na przykład to był twój błąd? Czy po prostu wszelkie zachowania są ukierunkowane przeciwko tobie i każdy jest gdzieś tam przeciwko tobie z różnych względów? Nie, no oczywiście, że codziennie popełniam błędy. Jasne, że tutaj jest dużo winy. No dobrze, no ale dla tych młodych ludzi na przykład, którzy cię słuchają, tak? No bo ja jestem trochę starsza, może nawet tak podchodzę, no może nie aż tak pod twój wiek, ale no ale są ludzie, którzy po prostu gdzieś słuchają ciebie i na przykład jakie ty błędy popełniasz, bo tak naprawdę tak jak się ciebie słucha, to ty nie robisz żadnych błędów, tylko wszyscy gdzieś, wiesz, działają przeciwko tobie, więc jakbyś tak generalnie wskazówki jakieś udzieliła. No tym młodym dziewczynom wytłumacz. Jak to się właśnie... Czego się wystrzegać w związku? Trzeba być szczerym, prawda? Nie no, teraz akurat to jest trochę skomplikowane w ogóle pytanie, a zresztą nie jestem pewna, czy w moim interesie jest jakieś wyliczanie błędów, ale chciałam... Rozumiem to pytanie, tylko nie wiem, to jest trochę trudno odpowiedzieć na to. Chciałam powiedzieć może najpierw inną rzecz, że rozstałam się z mężem, zostawił mnie z córeczką roczną w łóżeczku malutką, dziecko w pieluszce, bo go ludzie właśnie zmanipulowali, że jestem, nie zasługuję na jego miłość, że życie ze mną nie daje mu perspektyw odpowiednich, że nie jestem atrakcyjna, nie jestem ładna, nie jestem fajna. Zapakował się i się po prostu wyprowadził. Nie miało w ogóle znaczenia, że zarabiałam pieniądze, że mieliśmy mieszkanie, że urodziłam mu dziecko, mógł mieć drugie. I że starałam się, kochałam go. Bo wziął po prostu walizkę i się wyprowadził, bo posłuchał ludzi, nie? A jacy tam u ciebie byli? No ale w dalszym ciągu pasuje ci to, co zrobił, skoro wiesz, pomagasz mu, tak? I utrzymujesz go tam, płacąc za niego jakieś składki i tak dalej, więc jakby, no wybaczyłaś mu i rozumiesz, że mógł tak postąpić w jakimkolwiek sensie, więc teraz jakby obrażanie go, nie wiem, jaki ma sens. Wcale nie, po prostu ja mu go wspieram, bo jest ojcem mojej córki i z tego powodu. Mówię, że tak samo go zmanipulowali, jak Marka manipulują, a Andrzej miał więcej do stracenia, bo stracił żonę, dom, dziecko, wszystkiego się wyrzekł. Ja bym chciała powiedzieć, Elu, że ty go wspierasz, bo on jest ojcem twojej córki, a czy on cię wspiera, bo jesteś matką jego córki? No to tak samo jest trochę, jest trochę z Markiem. Ty Marka wspierasz, a z drugiej strony jakby nie dostajesz nic. I to jest wszystko takie jednostronne. Ja nie chcę nikogo tutaj oceniać, ale Elu, to może ci zaszkodzić i sprawić, że ty się wypalisz, a ciebie tutaj jest nam szkoda. Tak, ale czy fakt, że ktoś ciebie nie wspiera, w tym przypadku na przykład mój były mąż, upoważnia mnie do tego, żebym ja go niszczyła?
Ja go wspieram nie dlatego, że on coś robi, tylko go wspieram, bo mam ochotę go wspierać po prostu. Nie, absolutnie, to nie chodzi o to, żeby kogoś niszczyć. Bo to nie, też jak jesteś dla kogoś negatywny, to się na tobie też to odbija. No kurczę, bo ty się tak do wszystkich starasz, a nikt dla ciebie się nie stara i to jest dla mnie przykre. No ale może, jak ci ludzie będą patrzeć, że ty jednak się starasz tak bez powodu, no nie? To oni może w końcu przejmą te cechy od ciebie. Ja bym bardzo chciała, żeby tak było. Ela, wiesz co? Ela, mogę ci książkę poradzić? Podsunąć? Tak, tak. Jest bardzo, słuchaj, dobra książka Kobiety, które kochają za bardzo. To jest taki poradnik psychologiczny, ale on jest naprawdę jest niegłupi. To jest o toksycznych związkach, no takich... A tak, tak, no, słyszałam o tym. Koniecznie, nie pamiętam teraz autora, ale wrzuć sobie tytuł do... Tylko, że chodzi o to, że... Słuchajcie, ja wam powiem coś takiego. Tak jak też Marek mi dzisiaj mówił w czasie rozmowy telefonicznej, że no fajne są te rady. Jak poznam jakiegoś fajniejszego faceta, który będzie mnie lepiej traktował, to sobie będę się spotykać z nim i rozstanę się z Markiem, ale ponieważ nie mam w tej chwili nikogo innego, to dlaczego mam rezygnować z kontaktów z nim i zostać z niczym, skoro mi to odpowiada po prostu? Znaczy my w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na Kozborowie, nie mówimy ci, że masz z nim zerwać kontakt. Tutaj nikt czegoś takiego nie powiedział. Bo chodzi o to, że... Bo też Marek właśnie dzisiaj coś takiego powiedział w czasie rozmowy, że oni mu radzą różne rzeczy, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, a nie mają mu nic do zaoferowania. Czyli tak samo teraz różne osoby mówią, a wyrzeknij się tego, nie pomagaj mężowi, a nie kontaktuj się z Markiem, a co, dacie mi innego ojca dla mojego dziecka, a znajdziecie mi innego kochanka, no to bardzo... Absolutnie, ale też nikt nie powiedział, żebyś nie pomagała, tylko ja się zapytałam, skoro ty pomagasz, czy tobie ktoś pomaga? Bo ja mam wrażenie, że ty się po prostu spalasz dla wszystkich, a jesteś sama w tym wszystkim, zupełnie sama. No ja rozumiem, a ty masz, nie wiem, brata, czy tam kogoś z rodziny, to kuzyna, to poproś go jutro, żeby przyjechał do Krakowa i zabrał moją córeczkę do Kulkolandu. Albo może na lody, albo do kina. Nie zabierze, prawda? Bo nie będzie miał czasu. A Andrzej ją zabierze, wyobraź sobie. I dla mnie to, że on ją jutro zabierze gdzieś na parę godzin i ona się będzie cieszyć i on jej coś kupi, to on za to zasługuje na moją pomoc. Nie wiem, rozumiesz to? Nie, no rozumiem. Ja nie rozumiem. Uważam też, że to powinno być jego obowiązek, bo przecież to jest ojciec tej dziewczynki. Ona mu nie powinna być obojętna. No ale skoro, wiesz, uważasz, że powinnam go olać, Andrzejowi, bo bierze swoje dziecko. Uważasz, że powinnam go olać, to zapraszam jutro ulica Cyglarska, przyjedź na 4 godziny i zajmij się Marysią. Bo on się zajmie. A ty mówisz, nie pomagaj mu, przegoń go. Nie, to ale to jest jedyna sprawa, obowiązek. No ale czy ta osoba, która mi radzi, żebym przegoniła byłego męża, to przyjedzie jutro na 4 godziny do Marysi, a za tydzień nie też? Nie powiedziała, że przegoniła byłego męża. A za tydzień też? Bo ja nie mogę się tak po prostu wyrzec. Tak samo Marek też mi jest potrzebny pod różnymi względami. Czy te osoby, które mi radzą, żeby przestać się z nim spotykać, mi go zastąpią? Ela, przeczytaj tą książkę i dowiedz się, co w tobie jest takiego, że nie pozwala ci wyjść z toksycznego związku. Bo tu ona musi sama wyjść z siebie, bo ona jest toksyczna. Nie mówię o tym, że to jest twoja wina, tylko że coś w tobie może być takiego, że pakujesz się w toksyczne związki i nie potrafisz z nich wyjść. I sobie sama robisz krzywdę wielką. Seks w życiu nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest szczęście. No, ale jak mam wychodzić z toksycznego związku, jeśli nie mam na razie innej alternatywy? Ja pierdolę. To nie może być sama? Tak, to było... No widocznie nie mogę. To było mocne. Brać to, co jest, tylko żeby nie być samą? No ale... Desperacja.
Ale ja lubię Marka i go kocham. Dlaczego mam się z nim rozstawać, jeśli nie chcę? A mi się wydaje, że to nie jest desperacja, tylko to jest przejmująca samotność. Parę dni temu, Elu, napisałaś w tym swoim, w tej rozpisce, że nienawidzisz. To jest co parę dni kocham, nienawidzę. No bo od miłości krok do nienawiści. Słyszałaś o takim sloganie? Słyszałam. Ale to nie jest zdrowe. Jak się kogoś kocha, to się go kocha, a nienawidzi. Ale skąd ty masz pewność, że ty naprawdę go kochasz, a może tak naprawdę go nienawidzisz, a tylko czasami ci się wydaje, że go kochasz. A to po prostu weszło przyzwyczajenie. Ja bym się zastanowił, czy Marek cię kocha, skoro bardziej waży słowa swoich widzów niż twoje, niż uczucie do ciebie w ogóle. Słuchajcie, no już długo mamy ze sobą kontakt. Myślę, że się też oboje. Właśnie ludzie tego nie rozumieją. Myślę, że już jesteśmy do siebie też przywiązani i zależy nam na sobie, lubimy ze sobą spędzać czas. Wszystkim się wydaje, właśnie to mnie trochę śmieszy, wszystkim się wydaje, że tam zrobią jakąś dramę, jakąś aferę, podpuszczą jego, podpuszczą mnie, nagrają jego, że tam coś mówi o mnie złego, ja się obrażę, albo gdzieś mu tam jakąś dziewczynę podsuną, albo coś tam się wydarzy, albo mi jakieś print screeny wyślą, jak on mnie obraża. A ludzie nie rozumieją tego, że nam naprawdę na sobie zależy. My sobie po prostu pewne rzeczy wybaczamy, idziemy, nie zwracamy na to uwagi. Już żeśmy dużo rzeczy czołknęli, no nie? A co? I cały czas ludzie robią, tworzą różne intrygi, a potem mają pretensje, że my nie chcemy się wycofać z tej znajomości, no nie? Ale to chyba świadczy o tym, że jednak nam na sobie zależy, skoro się nie chcemy wycofać, nie? Co tak? Ale to nie jest nie, tylko on cię poniża. Ela, co was cię wprost poniża? Co o sobie wiecie? Dlaczego go kochasz? O, za co go kochasz? O czym rozmawiacie? Za wszystko. Po prostu... Co on lubi robić? Jaki ma światopogląd? Jaką ma wizję swojej przyszłości? Czy... No, wszystko. Też z chęcią się dowie. Chodzi o to, teraz nie chcę takiej analizy też tworzyć, bo to jest skomplikowane, ale dużo mi rzeczy się w Marku podoba. Ale to nie powinna być analiza, to powinno wychodzić samo z siebie. Co w nim lubię? Odpowiadam. 10 przykładów powinno się podać, jeśli się kogoś lubi, to powinno się to dać 10 przykładów wprost z marszu, dlaczego się tą osobę lubi. To nie trzeba analiz robić. Dzisiaj przykładów, dlaczego go lubię i kocham. Bo ja uważam, że on jest jednak taki prostolinijny i uczciwy. No nie jest uczciwy, skoro cię wyzywa. Podoba mi się, bo jest przystojny. To jest drugi punkt. Trzeci, pociąga mnie jako mężczyznę. Czwarty punkt, lubię z nim rozmawiać. Mam mądre takie różne przemyślenia. Piąty punkt. Interesuje się moimi sprawami, jak rozmawiamy, zawsze mi coś radzi, martwi się, jak tam coś przeżywam. Szósty punkt. Uważam, że jest uczciwy, jak opowiada o różnych ludziach bliskich, swoich rodzinie, to jest taki uczciwy, stara się, dba o wszystko. Nie jest żadnym jakimś oszustem, kłamcą. Siódmy punkt. Podoba mi się, jakim jest liverem, youtuberem. Myślę, że ma talent. Jakby miał jakieś wsparcie, to mógłby fajne rzeczy robić. Ósmy punkt. Ma mądre takie przemyślenia filozoficzne, jakby więcej czytał. Mógłby fajnie pisać, a ja się też tym interesuję, więc to mi się podoba. Dziewiąty punkt. Ma ładne oczy brązowe, podoba mi się kolor jego oczu. To więcej mężczyzn na świecie taki głos. Dziesiąty punkt.
jest odpowiedzialny, dobrze zorganizowany, mądry, fajny. Lubię jego sposób bycia. I widzicie, jakie by nie było, to Ela jest w stanie wymienić 10 punktów, ale jak Marek kiedyś został zapytany, co mu się w Eli podoba, to powiedział, że to, że jest śmieszna. Kisnę z niej. Nie, on by mógł wymienić więcej, tylko może, bo to nie jest proste, ja się musiałam dużo zastanawiać, no nie? No okej, okay, Ela, ale mówisz, że Marek jest super liverem, a prowadzi live'y po prostu najebany na tle szafy. Czy to jest super liverstwo? No ale wiesz, czyta komentarze widzów, potrafi skupić uwagę, wiesz, jak mu coś napiszeć, to on na pewno ten komentarz przeczyta, a do mnie może wpisać 20 razy, a ja ci tego nie przeczytam, bo mi się nie chce, bo ja gadam jakieś głupoty i nie czytam czata, a on rozumie, że trzeba czytać czat. Ale najwyraźniej twoje głupoty są na tyle przyciągające, że przyciągasz tych ludzi i wcale nie musisz czytać, bo wszyscy siedzą na twoich live'ach, komentują, wysyłają donaty i wcale nie musisz czytać. No ale jakbym czytała, to byłoby fajniej, nie? No ale Marka to nie definiuje jako dobrego youtubera, skoro tylko czyta komentarze, no. No on nie ma charyzmy. Zresztą jaki mam przykład, on świeci nawet dla młodszych osób, które go oglądają, że co, że pije alkohol. To jest przykład dla młodszej widowni? To jest żaden przykład. To jest żadne bycie youtuberem i liverem. No ale przecież nikt go nie musi naśladować, prawda? Bo ale jest przykładem, on... pokazując się w przestrzeni publicznej, daje przykład jakimś osobom. Byle jakim, ale jakimkolwiek. No ale niektórzy wiesz, biorą z tego przykład. Ale wtedy ktoś może właśnie popatrzeć, jak on reaguje pod wpływem alkoholu, że nie zawsze jest to dobre i dzięki temu właśnie wyciąga wnioski. Dzięki temu dzieci mogą sprawdzić, czy na nich alkohol też będzie tak działał, czy będą zachowywać się prawidłowo, czy jednak będą walić burdy. No raczej dzieci nie oglądają takich rzeczy, no jeśli tak, no to sorry rodzice. Myślę, że bardziej problem jest to, że to jest bezwartościowe, że siedzi po prostu przy browarze i no, nawet za bardzo ciekawie nie mówi. Ale ja się z tym nie zgadzam, bo ja na początku się nim nie interesowałam, zaczęłam oglądać tego live'y i w ten sposób skupił na sobie moje zainteresowanie, że ja zaczęłam się nim interesować. W ten sposób się do niego zbliżyłam, poznałam go, mi się to spodobało, jak on to prowadził i to mnie przyciągnęło do niego. Także jednak widocznie jest coś w tym ciekawego, skoro ktoś z moim doświadczeniem zobaczył w tym jakąś fajną stronę, nie? Ale co tam jest ciekawego? Najebany typo po 30, czytający komentarze od typu randomowych ludzi z internetu? Ale on... Nie przyciągnęło tego, że on ciągle mówił, że jest tobie zakochany? No tak, tak, to no na pewno. No to głównie. To już Rafonik był lepszy, bo chociaż w Tibie grał przy okazji. Przynajmniej się coś działo. Jakiś ultrawolux rzucił. Nie, ja uważam, bo on po prostu się stresuje teraz tym wszystkim. Tak by się bardziej starał, no. Teraz mi się zrobiło trochę smutno, bo tu mi ktoś przypomniał, że on na początku tak mówił cały czas na tych live'ach, że mnie kocha, a teraz to już nie, prawda? Wiesz, on oprócz ciebie nie ma nic do powiedzenia. Jak ciebie nie ma, to on nie istnieje. Bo on nie ma w życiu, w jego życiu jest pustka. O czym on ma mówić? O piesku swoim cały czas? Ale ja się z tym nie zgadzam, bo on już żyje własnym życiem, już właśnie teraz ma dużo fanów, opowiada różne rzeczy, on już jest osobnym tworem. Ale jakie rzeczy opowiada? Pozdrawiam papie celebrytki. O czym on opowiada takiego ciekawego, żeby go słuchać? Dzięki, też pozdrawiam. Ale nie chcę w ogóle właśnie o Marku się źle wypowiadać, bo pogodziliśmy się. Zależy mi na nim. Chcesz się z nim zobaczyć niedługo? Nie no, spoko, jak wolisz. I nie po to chciałam wchodzić na ten kanał, bo mi też jest strasznie przykro, jak ludzie go przesłuchują i wymuszają na nim jakieś negatywne wypowiedzi na mój temat. Ja po prostu nie mam... Ela, ty wiesz, że ty wypierasz w tym momencie, że to jest wyparcie. Wiesz o tym.
ale ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Podałam 10 punktów, dlaczego lubię z nim przebywać i... Ela, ty sobie przepracowałaś przez ten tydzień całe swoje cierpienie, cały swój żal, zracjonalizowałaś to sobie, wyparłaś i teraz już jest wszystko w porządku. Tak ja to widzę. Nie, bo już takich konfliktów tego typu jak teraz to mieliśmy kilka, więc mniej więcej już to miałam przemyślane. A poza tym nie, to nie jest tak, ale tak jak mówię, nie chcę nic mówić złego o Marku, bo naprawdę mi na nim zależy. No, chcę się z nim zobaczyć, chcę znowu kręcić te filmy. Tęsknię za nim, codziennie o nim myślę. No to co mam zrobić? Ja tego nie robię dla odsłon filmów, jakiś tam, nie okłamuję widzów, po prostu naprawdę mi na nim zależy. Kilka osób w twoim otoczeniu cierpi na tym. Na przykład kto? Na przykład ty, na przykład Marek, na przykład Marysia, twoja mama. Ale Marek cierpi dlaczego? To wiele razy, ja nie wiem dlaczego, wiele przez razy. Przez mnie? Jest, tak. Ela, z wszystkich wymienionych tutaj osób, które cierpią przez tę sytuację, Marek jest najmniej znaczący. Oczywiście, ale jest w otoczeniu Eli. I też jest zmęczony już tym wszystkim. I się szarpie i nie wie, co ma robić. No, ale ja mu przecież nic nie robię. No, spotkaliśmy się niedawno, planujemy znowu spotkanie i koniec, no. No okej, no to odnieś się do pozostałych osób. Przecież moje dziecko żyje we własnym świecie, nie ma z nim nic wspólnego, tak samo inne osoby z mojej rodziny, więc... Twoje dziecko żyje we własnym świecie? W jakim sensie? Jak to nie? Przecież jak masz depresję i leżysz cały dzień w łóżku, to raczej twoje dziecko w jakiś to sposób odczuwa, prawda? Dokładnie. Czy to nie jest tak samo jak z tobą i twoją mamą, kiedy byłaś w wieku Marysi? Marysia to na pewno przeżywa, skoro się o ciebie martwi, się opiekuje tobą. Sama mówiłaś, że ostatnio przynosiła ci jedzenie. To jest w ogóle fantastyczne z jej strony. I to pokazuje, jakie ta dziewczynka ma wielkie serduszko. Ale no, odczuwa to jakoś na pewno. No słuchaj, Ela, przypomnij sobie, jak miałaś tyle lat, co Marysia i przeżywałaś... Nie, się nie zgadzam. Chodzi o to, że... No to było takie pisane trochę na wyrost. No, umówmy się po prostu w ten sposób, że ja nie choruję na depresję jako jednostkę chorobową, tylko używam depresji jako określenie jakiegoś nastroju, no nie melancholia, no, coś w tym doły takie. Jeżeli doły. Chodzi o tutaj jakieś sprawy moje domowe, nie? No to w pierwszej kolejności zawsze jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym jakieś sprawy dziecka zaniedbała kiedykolwiek. Więc po prostu w pierwszej kolejności wszystkie sprawy dziecka załatwiam. A jak jestem przygnębiona, źle się czuję, to po prostu najwyżej nie zajmuję się swoimi sprawami, czyli na przykład swoimi sprawami prywatnymi i zawodowymi, no nie? Ale nie ma takiej możliwości, żebym dziecku nie kupiła jedzenia, nie wyprawiła do szkoły, nie odrobiła lekcji, nie zaprowadziła do lekarza, jak będzie chora. To w ogóle... Ja na przykład wymiotowałam, albo miałam gorączkę 40 stopni, albo miałam złamaną nogę. I to ja musiałam wstać, ubrać się i ją zaprowadzić do szkoły, czy gdzieś do lekarza, czy pójść na zakupy. I chodziłam ze złamaną nogą o kulach i załatwiałam te wszystkie sprawy. Albo jak wymiotowałam, no to wiozłam ją tam, gdzie trzeba, zatrzymywałam samochód, wychodziłam sobie gdzieś... zachodnik, wymiotowałam, wsiadałam z powrotem i wiozłam dziecko tam, gdzie miałam zawieźć. Także dla mnie gorsze samopoczucie nie jest żadnym czerwonym światłem do zajmowania się córką. A także tam powiedziałam, że ona mi coś podała, no bo nie wiem, poprosiłam ją na przykład, kochanie, źle się czuję, możesz mi przynieść z kuchni na przykład szklankę z wodą albo jabłko. No i dlaczego miałabym matce nie podać, jak ma 11 lat, prawda? Przecież po to
po to to dziecko wychowuje 10 lat, żeby mi czasem coś podało, jak się gorzej czuję. To nie jest nic złego. Strasznie znerwicowana. Ty sama pisałaś, że ona nie je, że ona wymiotuje, jak słyszy domofon. Ja chyba ciebie zablokuję, wiesz, bo nie zgadzam się z tym i w ogóle nie wiem, co mają na celu te uwagi. Ja cię nie życzę śmierci. Ja chyba w ogóle mam wrażenie, że ja cię już kiedyś blokowałam. Bo to jest takie jakieś, nie wiesz, co się dzieje u nas w domu, a próbujesz tworzyć jakieś teorie. Wcale Marysia nie jest znerwicowana. Na jakiej podstawie tak twierdzisz, skoro ty nigdy jej nie słyszałaś ani nie widziała? Na podstawie twoich słów i nagrań, na podstawie tego, jak ona się zachowuje na filmach. To, że ona cię popycha, krzyczy na ciebie. No ale tak samo bardzo dużo mi okazuje czułości, ciepła, zainteresowania. Jest bardzo... No to też mogę po prostu na przykład wymienić w 10 punktach albo nawet więcej różnych pozytywnych. Akurat, jeżeli chodzi akurat o nagrania, to ja bym dziecka nie oceniała z nagrań, dlatego że dziecko widzi kamerę i się zachowuje trochę inaczej niż zachowuje się w domu. No to ma taki po prostu odruch popisywania się, nie? To jest normalne. Moja córka też, jak ją nagrywam, zachowuje się trochę inaczej niż zachowuje się w domu. No nie tylko trochę inaczej, co w ogóle całkowicie inaczej. Marysia jest bardzo wrażliwa, ma dobre serce, jest bardzo samodzielna. Właściwie to ja nie muszę w ogóle jej pilnować, ona może sama sobie tam przygotować ubranie, zapakuje sobie tornister. Ten kasztan niech się zbanuje. A który to jest ten kasztan? Przyznanego kasztana tutaj nie ma. No ja na pewno nie jestem kasztanem. Nie, ona jest bardzo taka dorosła jak na swój wiek, jak porównuje, jaka ja byłam w jej wieku. Praktycznie potrafi o siebie zadbać cały dzień sama. Jest bardzo samodzielna, jest bardzo wrażliwa, a ona tak reaguje, bo jest o mnie zazdrosna po prostu. Tym zazdrosna jest, że o tą pracę youtuberską, że ja poświęcam temu uwagę, a nie jej. Jest zazdrosna o Marka i tam jakieś tam inne rzeczy. Ona jest bardzo fajną dziewczynką. Przede wszystkim ona najbardziej mi się w niej... Fajna. Ona jest inteligentna, jest fajna dziewczynka, to prawda. Najbardziej mi się w niej po prostu to podoba, że nie będzie hejterką nigdy, bo... zdarza się, prawda, że tam jej dzieci dokuczają z różnych powodów. Nie przeze mnie, ale w ogóle jak to dzieci, nie. A ona się na nikim nie mści. Na przykład dzieciaki bez powodu się obrażają. Coś tam się komuś nie spodoba, że ktoś kogoś okłamał, czy coś. No i koniec, zrywają przyjaźń, obrażone, nie odzywają się. A Marysia tak nigdy nie zrobiła w stosunku do żadnego dziecka. Ona się jeszcze nigdy na nikogo nie obraziła, nie zrywa kontaktów. To ja mogę powiedzieć, że to jest moja zasługa, że ja ją tego nauczyłam. Bo ja właśnie, ja się nigdy na Marka nie obraziłam, tylko on na mnie, no nie? I ona na przykład często przychodzi i płacze i mówi, o tutaj Małgosia się na mnie obraziła i mówi, że się nie będzie do mnie odzywać, bo coś tam zrobiłam i płacze. I to strasznie uboli, a ona się jeszcze nigdy na nikogo nie obraziła, żeby zrywać z kimś kontakt. To jest fajne, no. Jakie to ma znaczenie, czy tam jest nerwowa, czy nie? Jeżeli ona jest pozytywna, nikogo nie krzywdzi, nie obraża się, nie karze ich milczeniem. Ale to nie chodzi. Nie mści się, nie donosi. Ale ona nie jest złą dziewczynką, złym dzieckiem. Ja mówię, ona jest bardzo fajną dziewczynką, inteligentną. Tylko mi chodzi o... Trochę, a jak się nazywa ta osoba? Jestem trochę zmęczona jej radami. Mam ochotę ją po prostu zbanować. To nie są rady. Nie chcę po prostu rozmawiać z tą kobietą o pierwszej w nocy, żeby mi po prostu jakieś oceny tutaj wystawiała. Mogę nie chcieć? Jak ona się nazywa? Nie. Kto? Wiecie, jak ona się nazywała? Nie.
nie chcę po prostu, mam już tego dość. Tej rozmowy z tą osobą. Ona w ogóle dominuje rozmowy. Dominuje czat. Totalna domina. No po prostu jest tyle osób, no nie, i wszyscy muszą jej słuchać. Właściwie... Nie, nie wszyscy, ale dużo ludzi chętnie by jej słuchało. A ja uważam, że chyba tutaj ludzie są po to, żeby... Mówi mądrze. Mniej. No, jest mantra. Elka, kretynko skończona. Wcale nie, bo moim zdaniem to były takie rady pod przykrywką, że niby mądre i dobre, a chodziło o to, żeby wszystko miało na celu wytykanie mi jakichś błędów i sugerowanie, że ja się nie znam, wszystko robię źle i to wszystko było pod takie założenie, no nie? A może była po prostu troska o twoją osobę? No właśnie nie. Słuchajcie, ja uważam, że ja nie jestem głupią osobą i jak coś robię, to nie jest jakiś odruch, tylko analizuję wszystkie za i przeciw, co mi odpowiada, co nie, i podejmuję takie, a nie inne decyzje. I dlatego na przykład oczywiście mogłam zrobić tak, że teraz po tych wydarzeniach ostatniego weekendu mogłam zerwać kontakt z Markiem, obrazić się na niego i stwierdzić, że się już do niego nie odezwę. Ale po co miałabym to robić, jeżeli ja nie jestem w stanie z nim zerwać kontaktu? Dlaczego ja się mam umartwiać? Skoro go lubię, zależy mi na nim, chcę przebywać w jego towarzystwie, to dlaczego ja mam z tego rezygnować w imię jakichś tam ideałów, no nie? No bo tam mi jakieś kobiety mówią, czy ty wiesz, czy w twoim słowniku jest takie słowo jak honor, a dlaczego ty się lubisz dawać poniżać? To jest trochę tak, jakby komuś powiedzieć, kto lubi jeść czekoladę albo pić alkohol, czy w twoim słowniku jest takie słowo jak wstrzemięźliwość? Czy ty umiesz panować nad sobą, odmawiać sobie przyjemności? Ale po jaką cholerę ja sobie mam dlaczego sobie odmawia? Ja jestem hedonistką, ja chcę po prostu czerpać życia pełnymi garściami. Dlaczego ja mam sobie odmawiać czegokolwiek, jak mam na coś ochotę? Elu, pewnie dlatego, że sama nagrywałaś filmik o tym, jak radzić sobie z rozstaniem i sama dawałaś takie rady. Ja podejrzewam, że stąd się to wzięło. Czyli masz ochotę cierpieć, Elu, tak? Nie, nie mam ochoty cierpieć, ale nie mam ochoty się rozstawać z Markiem, no. Dlaczego mam się z nim rozstawać, jak ja liczę dni, kiedy się z nim znowu zobaczę? Znajdźcie mi kogoś fajniejszego, to się zastanowię, może się wtedy rozstanę. Ty najpierw musisz sama siebie znaleźć. To jest w ogóle piękne, jak bardzo... uzależniasz swoje szczęście od drugiej osoby. To jest piękne, to jest straszne. To był sarkazm. No nie, no dlaczego straszne? No ogólnie to... tak jak mówiłam, no pół roku trwało, zanim w ogóle doszło do pierwszego spotkania. Trzeba uszanować to, że pół roku rozmów, jakichś zabiegów, starań, żebyśmy w ogóle się mogli zbliżyć do siebie. I jak w końcu do tego doszło, to jednak człowiek to szanuje, no nie? I nie chce tego tak od razu po prostu tracić. Co innego poznać chłopaka, a za tydzień się z nim pokłócić i stwierdzić, a nie, nie potrzebuję go. Ale jeżeli pół roku się przymierzasz do jakiejś znajomości, to potem ci na niej po prostu zależy, no nie? Przecież to było bardzo dużo czasu, różnych rozmów, planów, wspólnych spraw. Tego się tak nie da po prostu przekreślić jakąś jedną kłótnią, czy nawet pięcioma kłótniami.
To jest trochę tak jak przyjaźń, współpraca, jakieś tam związki z drugim człowiekiem. Tego się tak nie da po prostu przekreślić, przejść, wyrzec się tego, zapomnieć o tym. Jak się z kimś zaprzyjaźnicie, a on was zawiedzie, to też wam jest żal tracić takiej przyjaźni, nie? W sumie to nie, bo jak zrobił mi krzywdę, to po prostu do widzenia. No widzisz, a ja na przykład tak nie potrafię. Nie, no to jest takie trochę pierdolenie, bo prawda powiedziawszy, jak kogoś tracimy, to zawsze to boli, nie? Niezależnie od tego, czy to jest z naszej decyzji, czy z cudzej decyzji, czy to jest przyjaciel, czy facet, zawsze to trochę boli, no to jest normalne. No właśnie, o tym mówię. Ja też znaję zasadę, że osoba obca, będąca ze mną, moją rodziną, jest to nadal osoba obca. I jeśli osoba obca mi coś zrobi, to nie. A rodzina nie może żalu, ci robić? Nie ma żalu, nie ma bólu. No, rodziną, z rodziną się na tym zdjęciach wychodzi, nie? No nie wiem, ja podziwiam w takim razie, bo ja miałam wieloletnią przyjaciółkę, która jak zawiodła mnie w najgorszym momencie mojego życia, to cierpiałam strasznie. Chyba bardziej niż właśnie jak zawiodła mnie, na przykład nie wiem, ktoś z mojej rodziny, moja siostra, czy moja druga siostra, bo to była osoba, którą ja sobie wybrałam, z którą ja spędzałam więcej czasu niż z moją rodziną i ja to przecierpiałam strasznie, więc ja podziwiam, jak ktoś tak potrafi nie przeżywać takich rzeczy w ogóle. A ja też tak uważam, bo na przykład współpracuję z kimś i potem ta osoba mnie zawodzi, miałam jakieś nadzieje, pokładałam w niej jakieś obietnice, jakieś wspólne plany i potem wszystko się kończy i to strasznie boli. I to nie musi być wcale związek. Może być nawet współpraca, jakaś znajomość, cokolwiek. Myślę, że ludzie po prostu, którzy potrafią się obrócić napięcie i zerwać z kimś kontakt, to są tacy, którzy się nie przywiązują do nikogo i to właśnie jest wada. To o nich źle świadczy. Ja w każdym razie się nie potrafię z niczym, ani z nikim rozstać, nawet z podartą kurtką. Ani ze starymi butami. Moja mama przychodzi i mi wywala wszystko z domu, jak mnie nie ma. A już na pewno się nie jestem w stanie rozstać z facetem. Możesz nam powiedzieć, co Marek dobrego wnosi do twojego życia? Ale nie, już to są trudne pytania, tak, trudno mi na to wszystko odpowiadać teraz, może w ogóle zmieńmy temat, bo nie chcę też, żeby on tego słuchał, żeby mu było przykro. Bo nic dobrego nie wnosi? Nie. Moim zdaniem, Ela, to jemu powinno nie być przykro, tylko powinien się cieszyć, bo ty to o niego walczysz jak widza. No, dlatego nie chcę właśnie, po prostu zależy mi na nim, kocham go i chcę się z nim spotykać, współpracować, kręcić filmy i mam w dupie to, co on robi, czy złego, czy dobrego w moim kierunku, bo on czasami działa, nie zawsze panuje nad tym wszystkim, ja o to nie mam tego żalu. Liczy się całokształt, a nie jakieś jedno słowo, jeden gest. Nie? Jeszcze się dotrzecie, będzie dobrze. No właśnie, myślę, że sam fakt, że już tyle pokonaliśmy kryzysów, to daje jakąś nadzieję, że jeszcze ta znajomość trochę potrwa, nie? A co poza tym, co powiecie ciekawego? Drodzy widzowie, moi kochani. No, rzeczywiście się przez ten miniony tydzień się kiepsko czułam. Chodzi o to, że ja nie wiem, czy ja wytrzymam w tym YouTube. Ja nie wiem, czy ja dam radę robić te live'y, te filmy, bo ja już mam tego dość powoli.
A ten Ela wielka... No, a masz jakiś pomysł inny na siebie? Nie, no to tam pomysły się znajdą, no nie, ale myślałam, że będę sobie jechać właśnie jako ta youtuberka, liverka. A to mi już nie sprawia radości, nie? To znaczy momentami mi sprawia, ale czasami to mi strasznie, to jest toksyczne. No wiesz, ja też nie czuję się szczęśliwa stając codziennie o godzinie tam 8 do roboty, nie? I pracując z debilami czasami, przepraszam, że tak mówię, ale czasami tak zdarzają się debile i muszę siedzieć tam do godziny 17, więc to wiesz, no, nie każdy ma takie życie usłone różami, nie? No właśnie, może. No ale bo miałam na myśli to, że jak na początku robiłam te live'y, czy tam do jakiegoś jeszcze momentu, nawet jeszcze do niedawna tak było, to się potem na drugi dzień budziłam, taka adrenalina, czułam się jak gwiazda, wychodziłam sobie z domu, tak się fajnie czułam, przyjemnie, wydawało mi się, że jestem mądra, ładna i w ogóle byłam zadowolona z siebie, no nie? A teraz na przykład po live'ie to budzę się, idę, ubieram się, idę ulicą i się czuję jak śmieć. Bo jak taką ilość tych wyzwisk się naczytam, ta policja przychodzi, kopie w drzwi, jakieś tam jedzenie, tu mnie ludzie gnębią, że dziecko krzywdzę, bo lajwuje, nie? To na drugi dzień się budzę, kurde, jakbym, nie wiem, z jakiegoś więzienia wyszła co najmniej. Za jakieś... No ale wiesz co, trzeba mieć na uwadze, jak ja u siebie w robocie narobię błędów, nie? Gdzieś tam po prostu, bo narobię błędów, tak? No to, to też mnie mój menadżer jebie. No i chodzi o to, że to już mi tak nie daje takiej radości jak kiedyś. Za dużo jest problemów przez to. No ale trzeba rozpatrywać to przez pryzmat tego, że po prostu jest to twoja praca, tak? No, moja praca też mi nie daje wiele szczęścia, tak? No, nie chodzę... Nie skaczę, wiesz, jak tam motylek na łące, dlatego, że idę do pracy rano, tylko po prostu idę dlatego, bo no tak ludzie funkcjonują, no. Jest pensja, mogę funkcjonować, no i tyle, no. A ty, Ela, teraz masz tych hejterów więcej, czy po prostu bardziej się jakoś nimi zaczęłaś przejmować ostatnio? Nie, no to ich przybywa cały czas. Ale to, Ela, wiesz, mówią, że im więcej... Przerwało cię, jak mówiłaś. Bo palec znowu mi zjechał, sorry. Mówi się, że im więcej fanów, tym więcej też hejterów. To przyrasta trochę porówno, nie? Więc im sławniejsza jesteś, tym więcej po prostu będzie tych ludzi negatywnych. Ale wystarczy, znaczy to łatwo powiedzieć, ale można się skupić po prostu na tych, którzy cię wspierają i dla nich to wszystko robić, a hejterów mieć w dupie, bo oni się żywią twoją złością. Nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili, nie? To już działasz w internecie, to... Trzeba się liczyć, nie? Już powinnaś być coraz bardziej profesjonalna z tymi hejterami. Oni nigdy nie znikną. Oni się żywią twoją uwagą. No tak, tak. Dobrze, ale żebyście też zaznaczyli, że hejterzy, a ktoś, kto chce taką no, opinię wydać, to są dwie różne osoby, tak? Więc też to zaznaczajcie, bo moim zdaniem trochę Ela... gdzieś tym wszystkim zatraca tą jakby taką równowagę. No nie, bo ona mówi, że męczą ją ci, którzy wzywają policję i tak dalej, a nie konstruktywna krytyka. To jest konstruktywne wzywanie policji? Ale jak ktoś stara się tam gdzieś Eli coś powiedzieć, że na przykład można by było tak zrobić, no to też go... wywala. No ja rozumiem, ale teraz nie jest o tym mowa w ogóle. Ela jest już wkurwiona i ma prawo się irytować nawet na takie rzeczy, wiesz, ja nie wiem jak ty, ale ja jakbym cały dzień, kurwa, się nasłuchała, że jestem szczota, świnia, stara, śmierdzę i nie wiem co jeszcze, to jakby mi ktoś na mnie popatrzył krzywo, to bym chodziła wkurwiona jak osa i strzelała z dupy, no naprawdę. To sorry, dlatego się ustawię OBS-a tak, żeby wyłapywał te słowa, które nie powinny być na donatach, dajmy na to, i mieć dobrą administrację oraz moderów, którzy wyrzucają takich ludzi.
Tego się nie ustawia w opsie. Chuj mnie to obchodzi. Ale nie, bo ja nie chcę sobie. Mi się wydaje, że tak, to się ustawia w tym Tipo Live, tam skąd masz donate, są te filtry tych tak, słów. Tak, można filtry słów, ale też moderatorzy mogą ci to ogarniać. Ale... Żeby po prostu nie pokazywały się te donate, gdzie są jakieś rzeczy, wiesz, nie w porządku. Nawet ich nie zobaczysz, nie usłyszysz. Tak, ale tego się tak nie da zablokować, bo na przykład czasami pewne wyrazy są potrzebne w wypowiedziach. Oj, tak, a ludzie są bardzo kreatywni. Tak, tak, ale najpierw można zrobić tak, że to moderatorzy najpierw będą mieli do tego wgląd i oni będą musieli przypuszczać to. No na przykład popatrz, o, na przykład ktoś może powiedzieć Ela, ty głupia cipo, spierdalaj z internetu, no nie? No to zablokować cipa, nie? Żeby nie wyzywali. A teraz na przykład ktoś może napisać nie przejmuj się tymi cipami, hejterami, oni są gównowarci. No i teraz nie wyjdzie ten donate, bo a on był akurat pozytywny, także nie da się, bo pewne słowa można użyć i żeby obrazić i w innym kontekście, no nie? No tak, oczywiście, zresztą można obejść takie akurat filtry, ale właśnie takie sprawdzanie przez moderatorów myślę, że mogłoby się sprawdzić. Myślę, że musiałoby być tych moderatorów trochę więcej, biorąc pod uwagę ile tych donate'ów. No, ale moderatorzy nie mogą wyłączać donate'ów. Nie wiem, jak jest akurat w tym serwisie, gdzie ty używasz, ale są takie, gdzie można. To ja tylko mogę wyłączyć. No musiałabyś im dać dostęp do tego. A to trzeba mieć wtedy zaufaną ekipę. No tak, no to już jest inna sprawa. No, ale znowu jak wyłączasz, to wtedy oni mają podstawę do wycofania donate'a. A nie chciałabyś przejść na Twitcha? Nie, Twitch jest za bardzo restrykcyjny, nie ma szans, żeby się tam utrzymała. Nie, ale słuchajcie, kochani widzowie, że tak powiem, możemy coś pozytywnego powiedzieć w ogóle o tych sprawach, bo tak sobie chciałam pogadać na wesoło, nie? O Wielkanocy, z Markiem spędzasz, czy z mamą, czy jeszcze jakoś inaczej? Wszyscy razem? Nie, no Wielkanoc już jest za tydzień chyba, tak? Czy za dwa tygodnie? Za tydzień. Dobrze mówię? 8 plus 7? No, także... Także z Markiem nie, tylko po prostu tutaj spędzam w Krakowie z rodziną. Przecież dopiero niedawno się widzieliśmy. Ale a propos Wielkanocy, no to nie będzie live'a w piątek, Wielki Piątek, tylko w czwartek zrobił. Bo po prostu w piątek nie wypada, bo święta są i tak dalej, więc w czwartek zrobię i rozłożę życzenia widzom. Jakiś taki krótki live, nie? Bo tam trzeba robić jakieś porządki świąteczne, coś. Jak no uważacie? A jesteś religijną osobą, czy nie? No ja jestem z katolickiej rodziny, ale ja tak nie jestem bardzo religijna. A, no, przecież były filmy z kościoła z Marysią, wspaniałe. No my chodzimy do kościoła, tylko nie zawsze. W święta chodzimy. Bo jest to powiedziane, że nie pójść w święto do kościoła to jest grzech ciężki, prawda? Chyba tak. To staram się nie popełniać go akurat, tylko w poprzednim planie, znaczy normalnie w tym roku czasami nie chodzimy, nie? W święta na pewno pójdziemy do kościoła, tylko że nie wiem, tam chyba dopiero w niedzielę, nie? Nie tam we wszystkie dni. Słuchajcie, nie, no nie trzeba się martwić, ja myślę, że... Trzeba po prostu jakoś myśleć pozytywnie, cieszyć się życiem i w ogóle mieć fajny humor, no. W ogóle to trzeba być na luzie. Ja połowę tych konfliktów z Markiem to bym nie miała, jakbym po prostu wróciła na luz, nie? Nie trzeba się tak wszystkim przejmować. Trzeba też czasami wstrzymać się z reakcją, przemyśleć coś,
też cały czas wymagania od wszystkich wokół różnych rzeczy i od siebie, to też nie ma sensu moim zdaniem. A też alkohol wpływa na takie reakcje niepożądane. Myślę, że po prostu no, nie ma się co przejmować. No, życie jest takie różne, nie? Ale faktycznie kurde, związek z facetem o 20 lat młodszym to jest jednak dla mnie straszny stres. Ja ci kiedyś na live wysłałam donata, bo moja mama ma 65 lat, a jej mąż 33 i mają się fantastycznie. Więc taki związek też, że tak powiem, może się udać. A jeszcze jak miał ktoś wątpliwości, to on utrzymuje moją mamę nieodwrotnie, bo takie pytania też się pojawiają. No tak, ale to nie u Marka nie wie, jest problemem. No, ale dla mnie problemem jest to na przykład, że ja się martwię, że on kogoś pozna i już nie będziemy się spotykać, no nie. Co jest nieuchronne, bo w końcu kogoś pozna i już nie zostawi. No ale to nie tylko Marek ma takie problemy w ogóle, jeżeli chodzi o całokształt, tak? Tylko no, każdy ma gdzieś w głowie jakieś przeświadczenie, że zawsze może się znaleźć ta lepsza osoba. No, ale myślałam o tym, że on będzie sobie chciał ułożyć życie, znaleźć żonę, mieć dzieci. No nie z tego powodu już nie będzie chciał się ze mną spotykać i to mnie martwi. No, ale ty też kiedyś wspominałaś o tym, że chcesz mieć z nim dziecko. Bez tym koleżanku, twoja mama ma 65 i koleś ma 33, bo tylko się pytam z ciekawości. Tak, moja mama 65 lat skończyła w tym roku, a jej mąż 33, przy czym jest tylko 6 lat ode mnie starszy, bo ja mam 27, a mam za to siostry, które mają po 40 lat i są od niego starsze. Także taki związek. A oni taki są... też jak gerontofilia się nazywa. No właśnie się chciałem spytać, czy on kocha, czy on ma wtedy, czy ale oni przestań się stresować. Ale oni są od dawna razem? Wiesz co, Elu, poznali się 10 lat temu, także on 10 lat temu się poznali, to on miał ile lat wtedy? Nie wiem, ale młodym chłopaczkiem był, także a ślub wzięli jakieś 5 lat temu, no długo są już razem. Ale jaja, a twoja mama jest jakaś taka atrakcyjna, ładna? No powiem tak, no jest szczupła, zadbaną babeczką jest. Nie jest też jakaś najpiękniejsza na świecie, ale no jest, mówię, szczupła, zadbana, wysportowana. On też, jak najbardziej. No ale... On też jest innej narodowości, bo nie jest Grekiem. Nie wiem, może to coś zmienia. Czy mówimy tu o Ewie Chłodakowskiej? Nie, absolutnie nie. Ona nie ma chyba 65 lat jeszcze. No tego nie wiemy. O, jak się mocno naciągnęła. Kurde. No to jeszcze skoro ona ma 65 i ma takiego 30-paroletniego, no to ja mogę jeszcze spokojnie sobie tych kochanków wyrywać przez najbliższe 10 lat, nie? Jak najbardziej, Ela. Ja się śmieję cały czas, że mój mąż jeszcze się nie urodził. To ja trochę tego już przestaję czaić. To Marek, to jakieś kochankowie. Chociaż prawdę, chociaż już jestem mężatką, ale generalnie mogę zawsze zmienić na młodszy model, nie? Nie no, kochankowie dopiero jak Marek mnie zostawi, nie w trakcie, nie? A do mnie to chciałaś przyjechać. Dobrze, jeśli ktoś nie będzie chciał Eli, to ja się chętnie polecam, bo ja też tutaj... lepiej poszukać sobie czegoś stałego, zrównoważonego, bezpiecznego. Z tą osobą też można mieć dobry seks, z dobrym kochankiem, ale jest też dobrym partnerem życiowym, który poprowadzi, pomoże poprowadzić życie na dalszy tor. Ale to nie pasuje do życia Eli. No właśnie, niektórzy lubią adrenalinę. To muszą być fajerwerki, to się musi dziać. No nie, ale no w pewnym wieku już nie ma sensu tworzyć jakichś związków, nie? Takich ja za młoda jestem, że tego nie rozumiem, ale nie rozumiem tego.
No słuchaj, wchodzisz w związek z kimś, jak chcesz mieć rodzinę, dzieci, to wchodzisz w związek, a już w moim wieku się nie opłaca tworzyć związków. Nie chcesz mieć rodziny. Nie chcesz mieć związku. Nie chcesz czuć się kochana na każdym kroku. Nie chcesz mieć pomocy drugiej osoby. Bo chcesz, liczysz tylko na dobry seks i chwilowe wzruszenia. Ale ja trochę nie rozumiem tych pytań, bo to jest oczywiste, że chyba każdy chce. Ela się nie urwała z księżyca, na pewno też chce. A jest jak jest, no życie. Chodzi o to, że ludzie się wiążą ze sobą, żeby zakładać rodzinę, mieć dzieci, no nie. A ja już nie będę miała dzieci, bo już mam swoje lata. A ja nie chcę się wiązać z jakimś facetem w swoim wieku, czy tam starszym od siebie. Bo po co mi taki dziad jest stary? To ja wolę mieć jakiegoś przystojnego faceta, a taki młody facet to nie będzie chciał ze mną być, jeżeli on może być młodszą, nie? Ale niektórzy tacy przystojni faceci też są starsi. No. No ale mi się tacy starsi, typu tam, nie wiem, 50-letni, 60-letni się nie podobają, nie? No ale Dudu jest przystojny. To znaczy kto? Dudu. A kto to jest Dudu? Duda. Prezydent. No ale on ma przecież żonę. To nie szkana. Wiesz, to będzie taka generalizacja, ale musisz sobie odpowiedzieć. Ale mi się nie podoba. W sensie... A w ogóle to w ogóle wyjaśnię, bo to w końcu prezydent. Nie, chodzi mi o to, że ja, jeśli chodzi o seks, to lecę na takich młodszych facetów, a tacy w moim wieku mi nie kręcą, nie? Ale ci starsi mogą mieć kasę, nie? No to też spoko opcja, nie? No wiesz, zależy dla kogo co jest ważne. Jak ja mam z czego żyć, to po co mi pieniądze są? Pieniążków nigdy nie za dużo. Dokładnie. Ela, a mam pytanie, bo sama wiesz, co tak naprawdę... Porwało cię. Halo? Muszę uważać, co będę mówić, bo coraz trudniejsze tematy, a to wszystko jutro będzie w internecie. Słuchać mnie? Słuchać. No, tak. Więc Elu, chciałabym zapytać, bo sama wiesz, co przeżyłaś tak naprawdę w kwestii relacji damsko-męskich. Trudnych czasami, tak? No i teraz wyobraź sobie, że na przykład przychodzi do ciebie przyjaciółka i pyta się o taką relację, jak ty masz. Że po prostu, no mężczyzna, wiesz, tak stanąć z obok, bo tak mi się wydaje, że czasami ludzie właśnie zapominają o tym, żeby tak gdzieś stanąć obok. Co byś jej powiedziała? Albo na przykład swojej córce co byś powiedziała, że jeżeli by była w takim związku? To będzie chyba taka fajna samoocena, wiesz, ocena też swojej relacji. W takim związku jak mój? Tak? Tak. No ja wam muszę powiedzieć, że byłam na spacerze tam chyba w niedzielę, no nie? I tak sobie rozmyślałam, co z tym Markiem mam robić i tak sama do siebie mówiłam, że nie, ja się nie chcę z nim rozstawać. I sobie taki zrobiłam eksperyment, że ja radzę drugiej Eli, no nie? Co zrobić? No to wtedy poradziłam, wyobraziłam sobie, że to jest inna osoba, to wyobraziłam, znaczy doradziłam, żeby zerwać kontakt, żeby po prostu już zakończyć to, nie odezwać się więcej. Że to w ogóle jest bez sensu wszystko, nie? No. Bo tak sobie zadałam pytanie, co ja bym jej poradziła, że jest druga Ela, nie? I co ja bym jej poradziła? Co zrobić z tym Markiem, że on tak postąpił, rzucił te zdjęcia z tą kobietą i w ogóle to wszystko, no nie? No to bym jej poradziła, tej drugiej osobie, wypierdalaj jak najdalej stąd. Natomiast sobie mogę poradzić, że nie chcę się rozstawać.
No niestety, tak to wygląda, no. Ale nie, no nie jest tak źle. Cierpi cały czas przez niego. Może nie, no. Nie będę cały czas cierpieć, bo on w końcu mnie zostawi i już nie wróci i wtedy już będę miasto. Sam odejdzie w końcu. Jak tak się boisz, że cię zostawi, to pamiętaj, jako siłownika daliśmy. Zawsze coś, wiesz, zawsze będziesz wiedziała, że bardziej mu się możesz podobać, nie? To jest zawsze jakiś krok, skoro tak nieuchronnie się tego boisz. No wiem. Ej, nie śmierdzi to komuś z syndromem sztokholmskim? Nie, to trochę inaczej działa. Ale na czym polega ten syndrom sztokholmski? Znaczy, no Marek jej krzywdę wyrządza, więc może to trochę być sztokholmski. To jest, że kocha się osobę, która ci krzywdę zadaje, w dużym skrócie. Sztokholmski może być na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej. Także tutaj to można lawirować. Ale że ktoś ma jakieś predyspozycje, żeby kochać kogoś, kto go rani? Tak, nie potrafi uwolnić się od swojego oprawcy. To się dzieje jakiejś dziewczyny, która została porwana. On gościom długo przetrzymywał, ją gwałcił i się znęcał nad nią. I kiedy w końcu ją uwolniono, to ona po jego stronie stanęła. Aha, tak, tak, wiem, wiem, teraz sobie przypomniałam, czytałam o tym. Ale to nie ma nic wspólnego z Elą na tą chwilę, tak naprawdę na tą sytuację, także tak, ale jest to zbliżone, to moim zdaniem chyba jednak nie ten. Nie, bo to jest coś takiego, jak na przykład z dziećmi czasami jest, że dzieci mają ten syndrom, jak, które są krzywdzone w rodzinie, że tak. Z jednej strony rodzic je na przykład krzywdzi jednego dnia, nie, krzyczy, jest surowy, ale drugiego dnia na przykład im tam coś kupuje, daje prezenty, słodycze, jedzenie, jest miły, no nie? A potem następnego znowu jakaś przemoc, zły humor, jakieś kary, a potem znowu coś fajnego i tak w kółko. I ten syndrom po prostu powstaje na skutek tego, że masz jakieś pozytywne wrażenia z tego kontaktu, a ta osoba ci wmawia, że to wszystko, co się dzieje złego, to jest twoja wina, że ty na to zasłużyłaś, zasłużyłeś, że jak będziesz się bardziej starać, będziesz grzeczniejsza, grzeczniejszy, to tego nie będzie. Nie, to jest narcyzm. I po prostu, i to jest tak budowane, nie? Bo ja to widzę u dzieci. Że one tak też reagują, więc myślę, że na przykład ludzie się dają krzywdzić, bo równocześnie pamiętają jakieś pozytywne chwile i myślą, że to jest tylko chwilowe, a może oni to sprowokowali, i bo to jest niemożliwe, że ktoś, kto jest jednego dnia taki dobry, potem drugiego dnia jest zły, no nie? No, ale nie mówmy o tym, bo tam akurat nie myślałam o tym, myślałam właściwie, że tak powiem, że się pogodziliśmy i w ogóle jak to było. A tam akurat nie chciałam tego analizować wcale. Nie, no po prostu nie chcę się tak też tym wszystkim martwić. No życie jest, jakie jest. W sumie to ten Discord strasznie uzależnia, nie? Ja się w ogóle zastanawiam, bo zaczynam się łapać na tym, że zamiast gdzieś iść, coś zrobić, pobić z ludźmi, to po kurde siedzę na tym Discordzie. Ja będę musiała jakoś po prostu trochę wyhamować z tym Discordem. To co, tym razem do Warszawy przyjeżdżacie? Nie wiem. Nie wiem po prostu, jak będzie z tą Warszawą. Bo Marek teraz chyba po świętach nie będzie mógł pojechać tak szybko. Nie wiem, czy by nie było fajnie, żeby on tu gdzieś przyjechał do mnie do Krakowa i do tego gdzieś zatrzymać. Na razie w ogóle to zlecenie mam pod znakiem zapytania, bo mi klient miał wysłać zaliczkę.
a na razie mi nie przesłał i umowa jeszcze jest niepodpisana, więc w ogóle nie wiem, czy sama będę miała powód, żeby jechać. Ale tak czy inaczej, to... Nie no, myślę, że się zobaczymy tak dopiero za miesiąc. Także jeszcze trzeba będzie czekać długo. Ela, a z innej beczki, co z tą twoją nogą? Bo mówiłaś, że do lekarza miałaś iść. Jakieś prześwietlenie miałaś robić? No, właśnie nie poszłam jeszcze, bo po prostu był mi się kawałek szkła. Chyba z tej rozbitej szyby córeczki. Myślałam, że mi to samo wyjdzie, ale cały czas mnie boli. Muszę iść do zrobić prześwietlenie, żeby... Ale to chyba widać, w którym to jest miejscu. To chirurg mi to musi usunąć. A sama próbowałaś? To jest jakiś taki maluteńki kawałek i właśnie nie widzę tego. To już mi zarosło i po prostu to muszą mi chyba rozciąć i wyjąć, nie wiem. Myślałam, że mi to samo wyjdzie, a mnie to boli. No, w sumie, kurde, nieciekawe to jest trochę. Znaczy, jak chodzę, to niekoniecznie mnie boli, zależy jak stanę. I tylko gorsza sprawa, bo nie byłam jeszcze w przychodni, a to trzeba najpierw dostać skierowanie na prześwietlenie i potem dopiero wrócić do chirurga, żeby dał jakiś tam termin na zabieg. Ale jeżeli to jest płytko, to nie trzeba prześwietlenia robić. Aha, no właśnie, nie? Czyli wystarczy się dostać tylko do tego chirurga, nie? Tak. Żeby to, żeby to oglądnął, nie? Tak, bo to się tam robi jakiś ślad, że już widać, w którym to jest miejscu, bo wystarczy, że to jakoś tam natną wymóg. Kurwa, może mi nie obetną nogi, nie? Chyba nie będzie tak źle. Po samą szyję, jak będą obcinali, to po samą szyję. To w sumie pasuje pójść jutro do tej przychodni rano. Tylko kurde, ciężko jest do tego chirurga dostać, bo tam trzeba stać w kolejce. No, wszędzie trzeba odstać w kolejce. Czasami parę godzin się stoi. No to tam są krzesła, ale chodzi o to, że dawniej, ja pamiętam czasy, że było więcej tych lekarzy w przychodniach i można było się dostać do każdego specjalisty bez problemu. Teraz są takie problemy. Jeszcze przed 2000 rokiem to było bardzo dużo specjalistów różnych i można było się dostać z każdą chorobą. Dużo specjalistów przeszło na prywatną opiekę medyczną, niestety. Nie, no bo teraz jest jeden lekarz na województwo, także wiecie, no trzeba też mieć na to uwagę. Myślę, czy jest dobry, czy nie, to też zostawia dużo do życzenia. Za komuny tych lekarzy było bardzo dużo, nie można było wyjeżdżać też za granicę, nie było prywatnych, żadnych spółek. I w tych przychodniach to było po prostu masa tych lekarzy napszczonych. Lekarze siedzieli i czekali na pacjentów. A teraz jest odwrotnie, nie? Teraz czekają tylko na tych, którzy płacą. Teraz to brzmi jak raj. Ja się zarejestrowałam do dentysty, takiego dość dobrego w mojej okolicy, ale prywatnie i dopiero mam pod koniec maja wizytę. Także to jest hicior. I też się płaci, też się czeka. No właśnie. Słuchajcie, no to co? To idziemy spać, nie? Bo nie. Jutro trzeba zbierać siły na live. A przypomnieliście mi, że pasowałoby, żebym poszła do tego lekarza jutro rano. Do drugiej jeszcze. Słuchajcie, no ja tak się chciałam połączyć, nie chciałam narzekać ani nic. Myślę, że ja się niepotrzebnie przejmuję wszystkim. Trzeba po prostu przyjmować życie, jakie jest. Dlatego, że tylko mamy wpływ na jego część tych zdarzeń. Reszta dzieje się sama, prawda? Bez naszego udziału. Przecież... Najważniejsze, żebyś się tymi hejterami nie przejmowała. To najważniejsze. No, a ja właśnie też mówię mojej córce bardzo często, jak ona się denerwuje czymś, no nie? Że nieważne, co się dzieje, że tylko ważne jest, żeby ona się po prostu, żeby się nie denerwowała, że nie może się przejmować.
że nieważne tam, że dwuja, że nieważne, że ktoś się obraził, że nieważne, że coś zgubiła, że ważne tylko jest, żeby ona nie płakała, nie rozpaczała, nie krzyczała. Ale to ja bym powiedział, że to tak, takie niebezpieczne gadanie, bo to wiesz, tak samo jak ludzie, co heroinę biorą, nie? Jakbym miał tutaj taki przykład, też biorą heroinę i się niczym nie przejmują, a życie im się niszczy, nie? Mówię, trzeba tam uważać na różne rzeczy, tylko niektóre trzeba bagatelizować, niektóre nie. Takich hejterów akurat powinnaś bagatelizować, a na inne rzeczy trzeba zwracać uwagę, nie? Jako tako. Nie, no, ale to też jest trochę skrajność, wiecie, z dziećmi. Moja córka, jak zepsują jej się klocki, to robi histerię na całą chatę. No ale chodzi o relacje między ludźmi. No, ale, ile ona ma lat, bo jest mała, nie? No mała. No, a ja mówię już o takiej 11-latce jak moja córka, co wiesz? Tym gorzej, dlatego że ona jest, wiesz, w takim wieku, że teraz się zaczną te wszystkie nastoletnie szarpaniny i inne, bo dzieciaki będą dorastać, hormony i te sprawy, no to tym bardziej nie powinno się przejmować dokuczliwościami, nie? Ja jej po prostu tłumaczę, choć chciałam powiedzieć taką rzecz, że liczy się ten dobry humor, no nie? Żeby nie tracić dobrego humoru, bez względu na to, co się dzieje, no bo jak już stracisz ten dobry humor i sam się przejmujesz, to wtedy już jest nieciekawie, nie? Znaczy moim zdaniem najważniejsze, żeby nie tracić zdrowego rozsądku. Ja na przykład mogłam... Nie trzeba było się tak przejmować tymi zdarzeniami tego minionego weekendu. Bo w sumie to znam już trochę Marka i wiem, jak on reaguje i trzeba było to olać i nie przejmować się. Racjonalizacja. A ja się niepotrzebnie nie przejęłam, zaczęłam sobie wyobrażać nie wiadomo co. Tam niestety przerwało. Oj, przepraszam. Mówię, że zastanawiam się nad tym, jakby było, gdybyś faktycznie się tym nie przejęła. W sensie byłabyś sobie spokojnie, w ogóle byś się nie przejmowała tym, co on powiedział, co zrobił. Czy jeszcze przypadkiem bardziej by go to nie nakręciło? No. Czyli z tego wniosek, że się dobrze, że się przejęłam. No właśnie, nie wiem, zastanawiam się po prostu, czy jakbyś się nie przejęła zupełnie, czy i tak, czy siak by nie wrócił, bo możliwe, że też by wrócił i to jeszcze szybciej z podkulonym ogonem, bo by zauważył, że się nie przejmujesz. No ale też nie chcę tak, że tak mówić o nim w ten sposób po prostu. Ja myślę, że on tego też nie planował. Zmanipulowali go znowu, no i to jest po prostu smutne. Ale nie chcę już o tym mówić. Nie, no to się nie wydawało planowane absolutnie, to wygląda po prostu jak, wiesz, emocje. Szarpały nim z każdej strony ludzie, jedni mówią to, drudzy tamto, to trochę można zajoba dostać faktycznie. No i jeszcze jakiś babsztyl się rzucił na niego. Co za babsztyl? No, już nie chcę o tym mówić. Bo to wszystko nagrywane i jutro będzie analizowane przez cały świat. A nie chcę, żeby Marek tego słuchał. Ja nie wiem, no nie tak, chcę tak, o tym... Tak, to jest nagrywane cały czas, podejrzewam, w dalszym ciągu, ale już jednak ta rozmowa trwa tam kilka godzin. Tylko, że po prostu, no nie wiem, dla mnie to jest takie... Jak o tym babsztylu wspomniałaś, to tak było słychać, że to siedzi w tobie, żebyś coś jednak chciała to wyrzucić z siebie. No, ale tam kto wie, o co chodzi, to wie, a po co mam to wszystko jeszcze znowu analizować? Nie, no nie chcę o tym już mówić, bo nie zasnę potem.
Słuchajcie, no martwię się. Znaczy, moje pytanie, czy chciałabyś przekazać jakby... Lelu, ja! Coś tam poprzerywało. Kochani, myślę, że będziemy kończyć powoli. No to dziękuję. Znaczy, możemy jeszcze parę minut pogadać, ale już będziemy kończyć powoli, bo... Może faktycznie do drugiej, no. 10 minut jeszcze. Bo jutro mam tylko live'a, muszę się zastanowić, co na nim będę opowiadać. Ale myślę, że skoro już dzisiaj poopowiadałam... Słuchajcie, myślę, że skoro dzisiaj na tej głosówce poopowiadałam o Marku, to już nie będę nawijać jutro na tym live'ie dzięki temu, nie? A tam lepiej, bo tutaj z Discorda, no to ludzie znają temat, to chcieli się dowiedzieć, a na live'a to przychodzą tacy różni ludzie, ja to reklamuję na grupach na Facebooku, tych międzynarodowych. To po co oni mają słuchać tego, nie? To może lepiej, że dzisiaj się wygadałam, jutro już zostawię ten temat, no nie? No dokładnie, po to jest Discord. Ela, tylko taka prośba, wiesz, jak puszczasz jakąś muzykę do tańca, to troszkę ciszej, dobrze? Bo ja często oglądam na słuchawkach i to tak wali w te słuchawki ta muzyka mocno, że po prostu łeb urywa. Aha, bo to byłoby lepiej puszczać tą muzykę tam bezpośrednio z laptopa. Tylko wtedy mi rwie coś to wszystko. No nie, wtedy to nie, absolutnie nie. Po prostu trochę ciszej. Tak? Ciszej, tak? Mhm. Dobra. No, muszę w jakimś innym wnętrzu robić tego live'a. A nie myślałaś o tym, żeby jakiś głośnik sobie taki mały zapodać gdzieś dalej od kamery? No to ja mam głośnik, no. Ale że co, że to było, jakby było dalej, to by nie było takiego sprzężenia? No wiesz co, myślę, że tak, bo jak, nie wiem, czy puszczasz z telefonu, czy z głośnika właśnie, ale jeżeli jest bardzo blisko tej kamery, to strasznie ciebie zagłusza i nawet jak ty mówisz, to bardzo ciebie zagłusza. Ale bezpośrednio z komputera byłoby najlepiej, dlaczego nie? No nie, no bo Ela zagłusza. No nie, ale przecież to można ustawić, żeby nie było. Jak ja mam słaby internet i jeszcze będzie puszczała muzykę, no to będzie po prostu mało live. Może ustawić na najniższych tam ustawieniach i będzie okej. Okay. Nie będzie zabierało dużo internetu. Nie, no ale lanki są. No, można sprawdzić. Ludzie grają w gry, pokazują kamerę, słuchają muzyki i nie ma lagów, a ona ma mieć lagi tylko z kamerką. Ale może faktycznie... Wszystko zależy od tego, jakiego się ma neta trochę, nie? No i sprzęt też, że tak, ale myślę, że można spróbować. Druga sprawa jest taka, że ją zagłusza wtedy. Ona cokolwiek do nas mówi na tych live'ach i jej nie słychać. Ale ona teraz wypuszcza z laptopa. Ale nie teraz. Ale ja mogę puszczać z laptopa muzykę albo ze strony internetowej, albo z muzykę, która jest na dysku też. I wtedy mi nie obciąża internetu. No muzyka z dysku to jest chyba najlepszy pomysł. Ale musisz uważać na prawa autorskie, bo mogą ci zdjąć. Albo kup sobie do telefonu taki głośniczek z połączeniem na Bluetootha i gdzieś go postaw trochę dalej. A to ja mam taki. No to już. Bo córka ma takie głośniczki, ona sobie puszcza muzykę, od niej wezmę. No to sprawa rozwiązana. A jakiej muzyki Marysia słucha głównie? A ona różnych, bo ona sobie ogląda na TikToku te kawałki tam na YouTube. A ona słucha takiej ekipy albo Teamu X czy coś, czy nie? Nie, ona ich nie lubi. Hard bass. No jak? Był okres, że oglądała, ale teraz nie lubi już. Ona sobie na TikToku ogląda takie różne dziecięce kanały.
I puszcza sobie jakąś tam muzykę, no różne rzeczy. Ale raczej takie ambitne, nie jakieś disco polo. Ona sobie puszcza takie hity jakieś z TikToka. A słuchajcie, wy myślicie, że Marek mnie szybko zostawi? XD. Bardzo szybko. Natychmiast. No Marek to jest chorągiewka, więc no ciężko powiedzieć. Czy raczej jest szansa, że go zatrzymam przy sobie jeszcze trochę? Jak przestanie pić, to może wtedy. A czyli nigdy? Nigdy. A rozmawiałaś z nim na temat uzależnień? Tak. No i co on na to wszystko? No, nie chcę tego tematu też poruszać w internecie. Ale po prostu... Nie, no tak, bo Marek się nie afiszuje ze swoim uzależnieniem. Ale to musiałabyś go na terapię chyba posłać, nie? Bo sam sobie nie poradzi. Tak łatwo to się nie da. Na terapię chodzą ludzie, którzy widzą swój problem i tego chcą. I chcą coś zmienić. Wiecie co, nie chcę na ten temat... Nie chcę na ten temat mówić, stwierdzać publicznie, czy ktoś ma jakieś problemy, czy nie, ale no ja bardziej coś innego chciałam powiedzieć, że po prostu zauważyłam, że sama zaczęłam po prostu, odkąd robię te live, sięgać po alkohol częściej niż dawniej i przez to dużo było różnych właśnie, czy kłótni, czy jakichś sytuacji. Ale ty pijesz, żebyś była bardziej rozmowna na live, czy pijesz, bo ci smutno? Dla rozładowania tego stresu, tych emocji, no nie? Że na przykład, że jak piłam alkohol i tam mnie napadali na tych kanałach głosowych ci hejterzy, no nie, to od razu jakaś awantura była. A jakby nie było tego alkoholu, to bym się nie dała sprowokować, no nie? Także po prostu się odpala. Także alkohol jest troszeczkę... Zaczulał cię. No nie, ale z drugiej strony nie panujesz nad emocjami. I się łatwo denerwujesz też. Bo alkohol tak działa, że cię rozwesela, ale też gorzej się czujesz, albo masz zły humor, albo wręcz reagujesz agresywnie, prawda? Wszystko zależy od ilości, od akurat nastroju twojego w danym momencie. To według mnie też typ osoby. Niektórzy nigdy tak. Nie są agresywni. Nie? Ja nigdy nie jestem agresywna po alkoholu. Jak ktoś się agresywna, to ja bym uważał z alkoholem, bo to się źle kończy, jak ktoś wypije dużo. No alkohol trochę wyzwala człowieka. No ale mi się wydaje, że każdy reaguje agresywnie po alkoholu. Ja bym powiedział, że nie, ja nigdy. I tu... Oj nie, oj. Nie, ja też nie, mnie przymula. Ja po piwku to idę spać. Da, mnie to usypia, to mnie jest jedna, a druga sprawa, że jestem bardziej wylewną osobą. Ja czasami po alkoholu tańczę, śpiewam, a potem idę spać. Ja mam się ochotę wtedy przytulać, no i w czym problem? No ale chodzi o to, że różnie się reaguje, bo raz ma się fajny humor, a kiedy indziej się ma zły, nie? Właśnie trudno jest przewidzieć, to nie ma zawsze takich samych reakcji. No to tak naprawdę dużo zależy od tego, jaki masz humor, nie? Jak jest coś, co ci tam siedzi na wątrobie i wypijesz, no to faktycznie może to gdzieś tam, no taki gorszy wyzwalacz być wtedy, nie? A jak się niczym nie przejmujesz, to jest lżej. No tak, jak się przejmuję, to płaczę. Ale żeby tam, nie wiem, komuś awanturę robić, to nigdy w życiu. Czy już tam, nie wiem, z łapami wylatywać na przykład. No, ale jak często po prostu sięgasz po alkohol? No rzadko, nie wiem. Raz, dwa razy w miesiącu. No, a jakbyś na przykład sięgała, nie wiem, co dwa, co trzy dni, no to byś mogła porównać, że różnie się reaguje. No ale nie musisz tak przecież często. To wtedy jest uzależnienie.
Według mnie ważniejsze jest, w jakich sytuacjach ktoś pije, a nie jak często pije. Znaczy wiadomo, jak w chuj często pije, to źle, nie? Ale ważne kiedy. W sensie, czy wiesz, czy na smutki, czy do zabawy, nie? I czy samemu się pije w domu. No. No wiesz, jak się mieszka samemu, no to nie masz wyjścia, nie? Bo albo możesz nie pić w ogóle, albo pijesz sam, nie? Zawsze można do knajpy pójść. No i płacić za jedno piwo oddychę, jak możesz mieć za 3 złote w domu. Lub za 5, nie? Słuchajcie, no w każdym razie rozmawiałam z Markiem, bo ci ludzie tam, prawda, hejterzy mu mówią, że ja się tam nieodpowiednio się zachowuję, że krzyczę, że awantury urządzam, że jakieś głupoty robię. No to ja mu po prostu mówiłam, że niepotrzebnie zaczęłam sięgać po alkohol dla rozładowania napięcia, bo w efekcie dochodziło do tych różnych konfliktów. Zresztą na przykład teraz jestem taka spokojna, ale jak zaczynaliśmy tę rozmowę, to tam piłam jakieś piwo, przyznam się dzisiaj. I w pierwszym momencie jeszcze tam był ten alkohol we krwi, bo od razu mnie zaczęli denerwować ci ludzie, co mnie zaczęli tam wypytywać o różne rzeczy, no nie? A teraz to się już uspokoiłam, bo już odparowało to wszystko i mam w dupie, nie? Także ciężko jest po prostu. Nawet, no ja w każdym razie mam coś takiego, że ja nawet mała ilość alkoholu i od razu się wkurwiam. A mnie właśnie zastanawia, jak to jest być uzależnionym od alkoholu, gdy wiesz, że się wkurwiasz, jak wypijesz, a pijesz, nie? No ale wiesz, moim zdaniem ludzie uzależnieni od alkoholu to są tacy, którzy chodzą pijani po prostu. Nieprawda. Nieprawda. I nie mają już po prostu kontroli. Czyli na przykład ktoś ma jakieś ważne spotkanie w pracy albo jakieś ważne wydarzenie i przychodzi i jest w ogóle po prostu nieczeźwy, nie? Nie, absolutnie to jest nieprawda. Ja mam w rodzinie policjanta, który przez 25 lat sprawował służbę, a w domu chlał, tylko rano wstawał i sprawdzał alkomatem, czy jest okej, czy może wsiąść do radiowozu. I nikt z zewnątrz by nie powiedział, że jest alkoholikiem, a cała jego rodzina o tym wiedziała. Także to tak... No tak, no ale pił w domu, nie? No to już zawalał jakąś tam przestrzeń życiową, nie? Rodzinną bardzo, nie? Ale na przykład zawodowej nie, dlatego ktoś z zewnątrz nigdy by nie powiedział, że on jest jakimś pijakiem, bo nie było tego po prostu widać. No to jeszcze... Ale no to jeszcze panował nad tym w jakimś sensie, bo są tacy ludzie, co już czasami wpadają w te ciągi, że piją non-stop przez parę dni, rano i wieczorem. I oni już by nie byli w stanie pójść do pracy, wsiąść do radiowozu i jechać, nie? Wtedy to już jest taka głęboka choroba alkoholowa, to już jest, no, to już jest takie dno, nie? Od którego albo się odbijesz, albo stoczysz się całkiem. O nałogu się mówi przeważnie tak, że jeżeli na przykład picie, czy hazard, czy nie wiem, narkotyki są taką osią twojego życia, wokół której wszystko się kręci, i z której nie możesz zrezygnować i mają bardzo zły wpływ na twoje życie, na różne dziedziny, to wtedy jest właśnie już uzależnienie. I do tego się do nich się dostosowuje swój rozkład dnia, znajomych, pracę. No tak, tak. No w każdym razie, no nie, alkohol nie jest dobrym środkiem na rozładowywanie emocji, bo jakieś rozluźnianie, bo czasami jest efekt odwrotny. Ale w sumie to nie odpowiedziałaś mi z tym, wiesz, że
wiesz, że będziesz się wkurwiać na tych ludzi z neta, jak wypijesz, a jednak pijesz, to w końcu się to rozluźnia, czy się wkurwiasz na tych ludzi, jak wypijesz? Warto pić, czy nie w takiej sytuacji, jak się wydenerwujesz? Nie no, ja sobie na przykład teraz uświadomiłam, że to jest niedobre łączenie alkoholu z tym stresem, bo się traci kontrolę. A rok temu sobie na przykład nie zdawałam z tego sprawy. Czy tam pół roku temu. Teraz to widzę po prostu wyraźnie, że jakbym nie sięgała po alkohol w tych różnych takich konfliktowych sytuacjach, to bym się też nie denerwowała, no nie? Ale z drugiej strony też jest ciężko na trzeźwo podchodzić do tych wszystkich różnych przykrych zachowań ludzkich. W tym sensie, że jak idziesz gdzieś i wiesz, że będziesz wyzywany, prowokowany, poniżany, to lepiej się chyba napić wcześniej jakiegoś drinka. Jednak większość ludzi radzi sobie w takich sytuacjach bez alkoholu. Większość ludzi po prostu unika takiego środowiska. No ale to jest show biznes, tutaj nie unikniesz, nie? Chyba, że moderator będzie usuwał hejterów, nie? W donatach. No ale to jest niepoważne, że trzeba się napić, żeby móc funkcjonować pracując. No właśnie, jeżeli to ma wpływ na funkcjonowanie, no to nie jest dobrze. No ale przecież bardzo dużo ludzi, moich widzów, mówi, jak ogląda moje live, że idzie sobie kupić piwo, wino, dorato i siedzą no i oglądają. A ja mam, kurde, o suchym ryju siedzieć i nie wolno mi nic pić, jeść, palić papierosów i mam, kurde, na trzeźwo 5 godzin nawijać do tej kamery. A wszyscy sobie tam... Oczywiście, że ci wolno. Wszyscy sobie drinkują, żłopią, fajnie się bawią, wysyłają mi jakieś te na czacie komentarze, wszyscy są wstawieni, a mi nie wolno, nie? No wiesz, ale oni się nie denerwują, nie? Dla nich alkohol tak, wiesz, tylko dobre rzeczy robi, jak w cudzysłowie, nie? No dla nich to jest rozrywka. A u ciebie to jest taki miecz obusieczny, nie? I... Nie, ale akurat jakbyś robił live'y, to byś tam wiedział, że miałbyś ochotę się tam napić jakiegoś piwa. Znaczy, wiesz, ja tak, tylko ja się, mówię, nigdy nie denerwuję po alkoholu, nie, więc jakby według mnie, ja wszystko to, co gadam, się kręci wokół tego, że ktoś łapie agresora, jak wypije i to jest dla mnie dziwne, bo ja tak nie mam, nie, i tego nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem tej zazdrości, która jest pomiędzy osobami, które chcą pić, a tymi, że ty nie pijesz. W tym momencie to jest bardzo dziwne. Jakiej zazdrości? No, że Ela przed chwilą powiedziała, że słuchacze jej idą się napić, a ona w tym momencie się siedzi o swym pysku. No to jest zazdrość, jeżeli chodzi. Taka niesprawiedliwość, że oni mogą, a Ela nie. Nie. No nie, ale to też chodzi o coś innego, bo to jest taka łączność przez ten szklany ekran. Wszyscy tylko mówią, że właśnie sobie drinkują, informują mnie, że będą mieli fajną zabawę, a ode mnie się żąda, że ja mam być po prostu w 100% trzeźwa, nie? Ale to jest nieprawda, że wszyscy. Ci, co piją, najgłośniej gadają wtedy i tak się wydaje. Ty po prostu wyłapujesz. Tutaj jest w ogóle hierarchia wartości zaburzona. To jest takie nastoletnie myślenie, wiesz, tam nastolatek jak pójdzie na imprezę i pić nie może, to może jest zły, nie, że jego koledzy piją, ale już jak się jest dojrzałą osobą, to nie powinno się tak myśleć. Nie wiem, to jest takie... Znaczy, no ja trochę wiem, takie... Chodzi, nie? To jest takie trochę takie twierdzenie abstynentów, no. Alkohol jest dla ludzi, jest sprzedawany w w każdym sklepie, na stacjach benzynowych, w sklepach z żywnością. Masę się sprzedaje alkoholu, piwa, wina, wszyscy po niego sięgają. Także nie... Dlatego, że on jest znormalizowany, alkohol jest takim samym narkotykiem jak heroina, marihuana czy wszystko innego. On tak samo działuje na mózg. Papierosy też sprzedają, a sama wie, jak działają. No tak, ale w każdym razie...
jakby popatrzeć, ile tego alkoholu schodzi w naszej dzielnicy, czy tam na wakacjach, w jakichś różnych miejscowościach i tak dalej, no to ludzie bardzo dużo z niego korzystają. Więc po co robić z tego też jakąś aferę, że jakaś youtuberka sobie pije jedno piwo albo dwa w czasie 5-godzinnego live'a, nie? I twierdzenie, że ona jest alkoholiczką. Jak po prostu masa ludzi korzysta z alkoholu, nie jest to żadna zbrodnia. No i masa ludzi z alkoholikami. Tutaj wydaje mi się, że Ela chodzi o fakt, że nad tobą ciąży mops. I chyba o to się rozchodzi. No ja rozmawiałam z prawnikiem i rzeczywiście rodzic nie może pić alkoholu, jak jest dzieckiem, nie może się po prostu doprowadzać do stanu upojenia alkoholowego, a jakby sobie chciał napić się lampki wina, to może. Czasy są troszkę inne niż były kiedyś, bo ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa imprezy urodzinowe rodziców, gdzie wszyscy pili alkohol, przyprowadzali dzieci się bawiły, sobą zajmowały. Teraz to jest tak, że na przykład no ja jak z mężem gdzieś tam idziemy na jakąś imprezę, musimy dziecko zabrać ze sobą, no to któreś musi zostać trzeźwe, bo wystarczy jeden telefon i życie jest złamane. No, ale to jeszcze zależy, jaka trzeźwość, prawda? Bo chodzi o to, żeby nie być po prostu pijanym, chodzić na czworakach, a jeżeli pijesz tyle alkoholu, że masz 0,2 promila we krwi i możesz wsiąść prowadzić samochód, to tak samo możesz się opiekować dzieckiem w tym wypadku. No, według mnie granicą picia powinien być ten moment, że ktoś się robi agresywny. Ja ciągle odpowiadam, ale to jest ta jedyna wada, jak ktoś pije. Wiadomo, alkohol jest dla ludzi, ale jednak ta agresja to jest według mnie najgorsza rzecz w piciu, jak ktoś pije. No, no, dokładnie. Być. Nie licząc bycia napity na maksa, nie? Bo o tym nie mówimy, bo wiemy, że tak nie pijesz. Ale właśnie ten agresor po alkoholu to jest najgorszy. Ale to na przykład zależy, bo mnie na przykład irytuje zachowanie ludzi, jak jestem pod wpływem alkoholu, ale na przykład dziecko mnie nie denerwuje wtedy. Ja mam dziecko spać, dobranoc wszystkim. Dziecko nie jest w stanie umierać w agresji. Raczej jest w internecie ponad 1000 moich filmów na moim kanale i chyba nie było nigdy sytuacji, żebym była agresywna w stosunku do córki. No to nie, ja też tego ci nie zarzucamy, tylko tak gadamy tak 100% w sferze tego picia na streamowaniu, nie? Tak tylko w tym kontekście gadamy, nie? No ja tylko zmierzam do tego, że no dużo by nie było awantur z tymi widzami, z Markiem, tam z innymi osobami, jakby może nie było alkoholu wtedy. I dlatego może faktycznie warto go ograniczać, no nie? Albo też jest opcja, słyszałem, że wiesz, różne alkohole różnie na ludzi działają, nie wiem, może zamiast piw jakieś drinki pij, może po drinkach nie masz agresora, jakoś tam, znaczy tak słyszałem, nie, że ludzie różnie się... Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest troszeczkę bez sensu, w sensie, znaczy, ja ciągle tylko... nie wiem, czy to prawda, ale tak trochę słyszałem, że ludzie się różnie po różnych alkoholach zachowują, nie wiem, ile alkohol, w tym prawda. Alkohol to alkohol i tyle. Czy to piwo jest, czy spirytus? Nie, to na mnie spirytus jeszcze gorzej działa. Ale powiem wam, że ja pracuję w restauracji i na przykład mamy tych samych gości i oni czasem piją taką naszą wódkę z restauracji, jakoś tobą się normalnie zachowują, a jak czasem im pozwolimy tam przynieść taką jakąś swoją wódkę, jakąś tanią, rosyjską, dziwną, to oni mimo, że wypiją tyle samo, to dużo, wiesz, kurwa, nie mogą chodzić, drą się i w ogóle, nie? Jednak tak trochę widzę tą różnicę, nie? Między jakąś tanią wódką, a... No może, no możliwe, nie? Ale... Trochę widać różnicę. Ela, może to sobie znajdź przed tymi live'ami inny sposób na zrelaksowanie się, jakąś jogę na przykład, medytację, tak żeby się trochę wyciszyć.
No wiesz, ale ona mówiła, że ona w niej siedzi taka trochę, wiesz, ta zazdrość, jak inni jej gadają, że piją i ona nie wypije, nie? Zresztą joga jej nie wyprze tej myśli, to będzie ciągle w niej siedziało na tym live'ie. Znaczy, no to jest głupie myślenie, ale wiesz, tak szybko ona się go nie pozbędzie, nie? Joga jej tam nie załatwi tematu od razu. Nie, słuchajcie, no to jest taka branża, no nie da się z tego zrezygnować. Ja nie jestem w stanie zrobić sobie ćwiczeń jogi, a potem słuchać 100 wyzwisk w donate'ach. Trochę lepiej się to zna się, jak sobie sączysz piwko, no. Kawa i herbatka też mi nie pomogą. To już weź lepiej zajeraj sobie jointa i byś miała wyjebane jajce na wszystko. Agresja, no, ale... to jest najlepsze, no. Tylko... Albo trzeba jakiegoś jointa. No nie da się po prostu o suchym ryju słuchać tych wyzwisk. Weź tam Marka zagadaj, żeby jaranie ogarnął. Naprawdę się nie da. A potem, no i tak, na początku jest luz, a potem się człowiek zaczyna już wtedy wkurwiać, no. Dobrą piątkę ogarniecie, będzie spoko. Ale wiecie co, powiem wam szczerze, że zbanowałam tą babkę, ona się Bulba nazywała, bo nie, ona teraz już tam spokojnie, nie te rada, ale na początku mi się nie podobało, ja nie chcę jej na Discordzie. Tą taką psycholożkę. O tym spokojnym takim głosie. Ale ja już kiedyś, ona z jakiegoś innego konta była, już kiedyś blokowałam. A ja nie chcę, żeby ktoś mnie po prostu pouczał. Chodzi o to, że kurde, robię jakieś rzeczy, bo mam taką ochotę. Pamiętam, jak mój były mąż się tam różnych rzeczy mnie czepiał, no nie? Pytał się, a czemu ty łyżki dajesz tu, a widelce tu, a coś tu, nie? I ja mu odpowiadałam, bo mam taki kaprys. No i on tam innego dnia, a czemu to tam tutaj zrobiłaś to, a to? Ja mówię, bo mam taki kaprys, nie? No i pamiętam, ja tam któregoś dnia do niego mówię, a czemu tutaj zrobiłeś to i to i to i to? A on do mnie mówi, bo mam taki kaprys. Bo miałem taki kaprys, nie? I ja wtedy sobie pomyślałam, że ode mnie się nauczył, no nie? Tego powiedzonka. Zatkało mnie, bo miałem taki kaprys i tak zrobiłem, no nie, nie przypierdalaj się do mnie, bo miałem taki kaprys, nie? No i ludzie się mnie pytają, a czemu tak, a czemu tak, a czemu tak? No bo mam taki kaprys, no. Bo mam taką ochotę i tak zrobiłam. Dlaczego ja mam po prostu zrobić tak inaczej, bo ktoś chce, skoro ja mam taki kaprys, że robię tak, nie? Po prostu mam taki kaprys, że mam ochotę sobie na przykład na live pić piwo, no to sobie piję, a jak ktoś sobie chce uprawiać jogę, to niech sobie kurwa uprawia, nie? Tutaj się akurat z tobą zgodzę, bo to jest część twojej życia i sama podejmujesz decyzję, nikt tego nie powinien robić za ciebie, ale czasami warto jest wziąć pod uwagę to, co inni mówią i przemyśleć coś swoje zachowanie. No wiem, no wiem, no ale na przykład skoro uważam, że coś jest dla mnie fajne i ja się z tym dobrze czuję, no to czemu ja mam akurat to zmieniać, nie? Ale dobrze, nie martwcie się. Słuchajcie, no to dobra, jutro ten live, trzeba się tutaj jakoś ten wystąpić, nie płakać na tym live'ie, nie awanturować się. Nie mogę powiedzieć, że nie chce mi się żyć. Albo, że mam ochotę się zabić, bo mi przyślą pogotowie policję od razu. Także muszę uważać, co będę mówić. Nie no, pogodziłaś się z Markiem, to chyba chęci do życia wróciły, co? No, ale tam przed live'em jeszcze może się wszystko teraz zmienić, nie? Kurwa. Nie, ale będzie dobrze, no. No to fajnie, to dziękuję, że jesteście. To idziemy spać, no nie? No. Tak, Elka, wyśpi się przed live'em, tam żeby wszystko dobrze poszło.
No to dobranoc i do zobaczenia na live'ie. No, dobranoc, kolorowych snów. Mam nadzieję, że nie nudziłam dzisiaj. Ale nie, fajnie było. Bardzo nigdy ciekawie. Interesujące tematy poruszone były. To by powychodzili wszyscy z obaju ludzi. Trochę mi przeszkadza to, że oni to wszystko nagrywają, bo tak to człowiek musi się cały czas jakoś kreować pod to nagranie, no nie? A nie miałam żadnego pomysłu na żadne wypowiedzi, tylko tak sobie chciałam pogadać, a oni wszystko muszą nagrywać i potem robią z tego filmy, nie? To jest trochę problem. No ale trudno. Bycie gwiazdą. No to dobrze, to dobranoc. Mam nadzieję, że się tutaj za bardzo nie wymądrzałam. Może nie będziemy tej bulby, co? Jak uważacie? Nie, no fajnie było. No, to kolorowych snów, dobranoc, nie martwcie się niczym. Nie wszystkie związki są toksyczne. Trzeba też czasami podchodzić z tolerancją do drugiej osoby. Dać jej szansę. Nie można tak od razu skreślać wszystkich i miłości i naszych pragnień. Czasami warto się nagiąć do pewnych rzeczy też. Uwierzyć w drugiego człowieka. Takie kierowanie się honorem, jak niektórzy mówią, że trzeba mieć honor, to też nie jest takie dobre. Czasami też trzeba ustępować, wybaczać. Nie wstydzić się powiedzieć przepraszam. Nawet jak to nie jest twoja wina do końca. Tak, ja tak uważam. Nie zadać, nic ująć. Bardzo mądrze powiedziane, Elu. No to dobranoc, dziękuję wam za wszystko. Do kolorowych snów, do usłyszenia jutro albo na następnej rozmowie głosowej. No to pa, dobranoc. Pa, czekamy na live. Cześć, dobranoc, Ela. Dobranoc. Pa, pa. Dawajcie, chodźcie wyżej.